celebrate, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. Thank you.
To siema mordeczki! Co tam, jak tam? Czekajcie, ja sobie tylko zmienię... Zmienię sobie kamerkę, bo dawno mnie tu nie było. Teraz to widać tą mordę ochytną. Dobra. Działamy. Czaty włączone. Siemaneczko, siemaneczko mordeczki. Witam was bardzo serdecznie. Killer, Paweł, Antoni, Krzychu, Patryk, Dariusz, Daniel, Matko Bosko, ile ludziów. Ja właśnie wróciłem z nad Wisły. Także ochrzciłem moją nową wundeczkę. Moją nową bolonkę. Nawet była jakaś ryba, także folia oficjalnie zdjęta. I możemy teraz skupić się na polowaniu na tego kurde gnoja. Słuchajcie, tutaj wziąłem wasze zadanie z komentarzy, żeby złapać tego bersza. Może przyciszę troszeczkę muzykę, bo chyba sobie pogłosiłem. Tak. Żeby złapać bersza i chciałem nagrać z nim odcinek, ale słuchajcie, łowię już tego bersza kilka dni w tym tygodniu, żeby go dorwać dla was i nagrać odcinek i po prostu no nie mogę skurkowańca wyhaczyć na tej wodzie, także zobaczymy. Mam kilka markerów, tutaj mam kilka tych markerów. Tutaj gdzieś ma. O, unikatowy. Ale to z wody, to nie moje markery. To mi chyba Aro podesłał. Mój marker mam tutaj na bersza. Gdzieś jeszcze tutaj miałem na bersza. Gdzieś tutaj jeszcze szukałem. Gdzieś tu szukałem tych berszy. Gdzieś jeszcze miałem swoje markery, ale tylko o, właśnie, medalowy bersz tutaj mi wszedł na przykład. Skubańce, także mamy co sprawdzać. Gdzieś tutaj był medalowy bersz, tak. No i oczywiście, a to ten przy moście, tak. Wczoraj mi też tutaj wpadł, ale jakoś kurde. Ciężki temat z tym skurkowańcem. Zobaczymy, czy po południu usiądzie. Siema, witam kolejne osoby. Witam Piotera, witam Rafałka, Wipstera, Kinderyta. Także zobaczymy, co tutaj słychać na tym kawałku wody. Mówcie, co u was. Dawno się nie widzieliśmy. Ja trochę zabiegany, teraz święta była, wiadomo, jak to przed świętami. Po świętach trzeba było trochę popracować, trochę odpocząć, trochę posprzątać chałupę. No nie było czasu na te YouTuby całe. Nagrasz poradnik na Arapejmach? Wiesz co, no jest poradnik na Arapejmach, dokładnie gdzie łowić te Arapejmy. Miejsca się nie zmieniły, także śmiało możesz sobie atakować. I porady, jak złapać karpia F1, to też na ostatnim materiale jest. Na ostatnim materiale, gdzie łowiliśmy unikatowego leszcza na Anglii, no to dwa miejsca tam pokazałem aktualne. Gdzie można sobie złapać taką F1 w unikacie. Dodatkowo nawet zanęta jest pokazana, także śmiało możecie atakować. I na pewno złowicie. Dzień dobry, siema. Czy w maju już będzie morze? No widzisz, a jak mówiłem, że w kwietniu może być ciężko, żeby się nie napalać na ten kwiecień, to były osoby, które tutaj delikatnie mówiąc powiedziały, że TK to gówno tam, wiesz. A mi ten kwiecień bardzo nie pasował. Na razie mamy blisko 10, 8, 9 dzisiaj i totalna cisza, także zobaczymy. A tu podobno już pewniak był. Po świętach to już pewniak, ale w sumie po świętach to może być i w maju, masz rację. Przy
62 level, no to karpie, wyspa niebieskich krabów, a od 63 dochodzi ci fajne łowisko sumowe na Boliwii. O, czekajcie, co mamy? Kwiecień. PC24. O, 77 zł. Nie robię live'ów. I nasza zbiórka na peceta stanęła gdzieś w miejscu. No za 77 zł to złożymy coś. Z piwkiem można? No nawet trzeba z piwkiem, no. O tej godzinie na ryby bez piwka? No panie. Panie. Sprawdzam, czy ta... Już założyłem robaka, bo powiem wam, na blachę próbowałem, bo ktoś tam mówił, żeby na robaka nie łowić, ale... No kurde, chyba ze 3 wieczory siedziałem i próbowałem nagrać odcinek z łowieniem tego bersza i nic. I nic. Czy z wędkami 31 kg na sumę się opyla? Nie no, no jak najbardziej, no. Myślę, że ze słabszymi to nie ma co jechać. Jak leci? No powolutku, powolutku. Otworzyłem sezon wędkarski, dzisiaj byłem na Wiśle, nie wiem, tu na kamerze nie widać, ale gęba to mnie piecze z lewej strony, słońce się... Siedziałem cały czas bokiem do słońca, nie pomyślałem o tym. Niby było takie za chmurką, wiecie, że nie świeciło nie wiadomo jak. Ale czuję, że tutaj po prostu morda spalona, ręka spalona, jedna noga spalona, także kurde... Typowe opalanie na polską flagę dzisiaj chyba było. A, kiedy na tym, okej. No ja bardzo chętnie to bym kogoś zabrał na ryby, bo tak jak dzisiaj siedziałem na tej główce w Warszawie i powiem wam, że jak ryby nie brały, to nudno było, także fajnie byłoby złapać jakąś ekipę tutaj. O, medalowa babka, nowy rekord, zajebiście. Właśnie po to tu przyszedłem, po medalową babkę. Nie to, żebym chciał złowić unikatowego bersza, po prostu chciałem medalową babkę, nowy rekord. A złowić węgorza w Niemczech? Tak, tak, będzie łowiony węgorz w Niemczech, tylko... Chciałem dokończyć tego bersza, bo o tą rybę dużo osób prosiło i... No i na razie mi idzie jak krew z nosa. Także dzisiaj postanowiłem, zamiast znowu siedzieć półtorej godziny i nagrywać jakieś tam fragmenty odcinka, no to postanowiłem, że dzisiaj sobie po prostu razem posiedzimy i spróbujemy dorwać dziada, no. O, lubię tę nutkę. Dobra, idziemy stąd, bo tu nic się nie dzieje. Siema, siema, siema! Witam, witam Adrian, witam Kuba. O, jest tyle ludzi, to może wy macie pomysł, jak nazwać kanał wędkarski na YouTubie, bo siedzę już chyba trzeci czy czwarty dzień i myślę, jak go nazwać i totalnie nie mam pomysłu, a chciałbym po prostu oddzielić gry wędkarskie od moich odcinków takich z rybami, ponieważ tutaj jedno z drugim się gryzie i odcinki gamingowe bardzo blokują się razem z vlogami wędkarskimi. Także chciałbym to rozdzielić na dwa różne kanały. Nawet jeżeli nikt nie będzie tego drugiego oglądał, to chciałbym, żeby po prostu odcinki z rybami były na drugim kanale, a nie na tym samym, co ryby tutaj komputerowe. TK wątkuje. No o tym też myślałem. O tym też myślałem. Z kijami nad wodą. O, to dobre, to dobre. Z kijami nad wodą, proszę bardzo. To całkiem spoko opcja.
Wiesz co, no dzisiaj miałem tak, że dzisiaj generalnie miałem jechać gdzie indziej nad wodę. Miałem sobie z metodą pojechać połowić jakieś może karpie czy coś, ale wstałem o 4 rano, podniosłem głowę, zobaczyłem, że jest jeszcze ciemno i poszedłem spać. No i wstałem, jak Gabryśka do pracy wstawała o 9, to wtedy wstałem. Stwierdziłem, dobra, bierzemy bolonkę z Pławiczek, idę nad Wisłę, mam blisko i dzisiaj powiem wam, pierwszy raz, mieszkam tu 20 lat, pierwszy raz byłem nad Wisłą w Warszawie na rybach ze spławikiem. W ogóle nigdy nie łowiłem nad Wisłą. No poza spinningiem, tak? No, spinningiem byłem i rzucałem, ale czy to gruntóweczka, czy spławik, mimo że mam 3 przystanki autobusem, nigdy nie byłem na Wiśle. Wędkuj razem z Tukejem. Może być, Chrisu, nie ma problemu, możemy tak zrobić. Jak na odpoczynku nad wodą po świętach, wiesz co? No byłem, czekajcie, byłem chyba 4, tak? Co wam wrzuciłem zdjęcie, że byłem nad wodą, no i właśnie wtedy zapomniałem uchwytu do GoPro i nic nie nagrałem, ale też nic nie złowiłem. A dzisiaj już poszedłem sobie, usiadłem na główce, na zapływie główki. I już coś udało się, jakieś ryby złowić, także nagrałem. Niestety moje GoPro robi to samo co poprzednie GoPro, czyli podłączone do prądu pochodzi 10-15 minut i się wyłącza, bo się przegrzewa. Dzisiaj było co prawda 28 stopni i słońce, ale no powiem wam, że jestem bardzo zawiedziony i nie wiem, czy nie będę szukał jakiejś innej kamery, no bo wkurza to, że jest branie, ja naciskam nagrywanie, a tam kamera w tym momencie robi tytytyt. I dziękuję, do widzenia, nie? Wyłączona, bo się przegrzewa. Prapołudnie wita. Spławik nad wodą. Kurde, podobał mi się ten pomysł z kijami. To bardzo fajnie brzmiało. No, wiesz co, Kacper, ja podłączyłem GoPro i mam chyba ze 4 czy 5 odcinków w ogóle na komputerze, tylko trzeba je zmontować. I właśnie z tym jest problem, że montowanie strasznie mnie nudzi. I montowanie odcinków jakoś, kurde, mi nie siada, no. Zmieniłeś platformę, no niedobrze. Dziesięć-17 kilo? No to gdzie byłeś? Na jakiejś komercji? Na jakimś fajnym PZW? Machaj wędą, ryby będą. Wodny TK. Znaczy chciałbym, żeby to nie było z TK-em przede wszystkim. Ponieważ chciałbym, żeby to był taki kanał... No wiadomo, że główna ilość osób będzie na początku tutaj z Fishing Planet. No nie oszukujmy się, bo też będę wam wrzucał każdy odcinek i tak dalej, ale... Ale chciałbym, żeby to jakoś, kurde... Komerce, gdzie tam, aha... Nie, no tak się pytam, bo ja akurat mam dwie fajne wody PZW. No kile z karpiami, ale... Właśnie jakoś się nie mogę na nie wybrać. Mam po jednym odcinku nagrane jeszcze z jesieni i muszę to wrzucić. I nie chciałem nagrywać... Znaczy chciałem nagrywać dzisiaj, ale po prostu... Jestem leniwą kurwą i nie wstałem rano, żeby pojechać. Teraz jest 12 godzin pracy, teraz niestety... O, jest bersz, także dobrze. Ale czy będzie tutaj unikatowy bersz? Kurka wodna. No ja teraz też ciężko, jeszcze muszę sobie wziąć dodatkowych parę zmian, także... Ale chciałbym sobie zrobić także dodatkowe zmiany... Teraz do czerwca, sierpnia, a później już nie brać dodatkowych zmian i troszeczkę pojeździć na ryby. No ale zobaczymy, jak to będzie. Kurde, ciężko. No ja tak sobie policzyłem, że jednak PZW wychodzi mi taniej niż komercje. Co prawda i tak na jakieś komercje się wybiorę. No, na pewno będzie Halinów, bo to jest taki mój... To jest już taki mój punkt, od którego zacząłem w ogóle łowienie karpi i co roku przynajmniej raz na ten Halinów, tam maj, czerwiec sobie jadę i na tym łowisku komercyjnym tam jestem
tam odcinek nagrywam, aczkolwiek z zeszłego roku cały czas leży na dysku, chyba jeszcze go nie wrzuciłem. Czyżby... Nie, no twoje też przy okazji, bo tam sporo osób o tego Bersza się upomina. Ale tu był atak. Przeatakuję jeszcze. Sporo osób tego Bersza by chciało, ale jakoś nie idzie skubaniec, nie? Także zobaczymy. Medalowe mi wpadają. Problem jest z tym unikatowym. Nie chcę współgrać. Fishing time. O, no. To też spoko, Michał. To też spoko. Karpia 1 kilo w oczku złapałeś. No tak też. Siemaneczko, mój ulubiony widzu. Ciężkie wyzwanie? No ciężkie. No. Ale spoko, bo przynajmniej jest jakiś plan, żeby grać, dopóki ta nowa mapa nie wejdzie, nie? O. Coś tutaj gryzie. Guten Tag. Wysyłajcie zaproszenie, to ja dodam bardzo chętnie. Tylko po live, nie w czasie live'a, po live'ie dodam wasze. Wasze co? Wasze zaproszonka. No, zobaczymy. Tu wszystko zapowiada się bardzo dobrze w tej grze, a później wychodzą takie klocki, że przez pierwsze na przykład dwa dni jest akwen niegrywalny, także zobaczymy, co nam tutaj sprezentują chłopaki. Dawaj, co to? Sandacz zwykły. Medalowy sandacz pospolity. No te skubańce to wchodzą. On był gdzieś rzucony tutaj, nie? Tu bliżej. It's time to fishing. Na jakie konto wysyłać? No na pewno nie na moje prywatne, nie? Możesz w mBanku. Zobaczymy, co z tego będzie, Adrian. Gdzie łowić, jak masz 40 level? No możesz już albo szczupaki, albo delta już możesz atakować śmiało. Miałem zmienić... wywalić ten castingowy kijek na coś lżejszego, bo tutaj prowadzenie tych przynęt to masakra. Złowiłeś 6 karasi, no niesamowite to jest. Słuchajcie, ja cały zeszły rok, jak jeździłem, to próbowałem złowić karasia. Łowiłem na robaczki, na jakieś... małe przynęty i tak dalej, na kukurydze, zawsze jedną wędkę miałem rzuconą. Karaś to była moja ryba, którą chcę złowić. Jeździłem nawet na grupie wędkarskiej, tutaj takiej warszawskiej, się zarejestrowałem, żeby podpytać ludzi, gdzie można jechać złowić karasia. Ni chuja, nie złowiłem karasia. Przez cały rok nie złowiłem karasia. I to jest jakaś ryba, której ja nie złowiłem w ogóle od dziecka. Jak byłem takim małym glutem, gdzie po prostu jak jeździliśmy na małe stawy, To karaś to było ich pełno, bo pamiętam, że jeździliśmy ze świętej pamięci chrzestnym moim i kurczę, łapaliśmy i wpuszczaliśmy później u niego na stawie karasie. I chyba to był ostatni raz, kiedy dorwałem karasia, a pamiętam, że tak mi się ta ryba podobała i za nic nie mogę jej złowić, ani na spławik, ani na metodę, ani na klasyka, no po prostu nie chcę, omija mnie ta ryba szerokim łukiem, nie? Nie złapałem tego Bersza jeszcze nie złapałem. Próbujemy. Kilka płotek. No ja dzisiaj dwa jazie i kleniki małe mi wpadały na kukurydzę, o dziwo, na Wiśle jak byłem. Spokojnie, jak masz 53 level, to da się, wszystko się da odrobić tutaj.
No łowię, no łowię sam. O, i medalowy kleń, proszę bardzo. Wszystko wchodzi, tylko nie ten bersz, kurde. Na majówkę będzie ocean, no. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Tylko... No tak, to mapa według ciebie pojawi się tak, jak u mnie się pojawiły listwy. Ja obiecałem Gabryśce, że listwy będą na święta i... No i były na święta. Wszystkie listwy zamontowałem na święta wielkanocne w tym roku, co prawda, a obiecałem, że będą na święta wielkanocne... A obiecałem, że będą na święta Bożego Narodzenia półtora roku temu, ale... Ale są. Ale są listwy ładne w przedpokoju, w kuchni, w łazience, w końcu wziąłem wiertarkę, pomontowałem to wszystko. No, prace nad ligą tak mają ruszyć po wydaniu mapy tej morskiej, także... No, musicie pamiętać, że Fishing Planet też wzięło się za robienie drugiej gry o pociągach, także... To jest małe studio, to nie jest jakieś nie wiadomo ile osób. Także część ludzi pracuje nad nową grą, część ludzi pracuje nad Fishing Planet. No i niestety tak to jest, że Fishing Planet jest jedyną grą, na której na razie zarabiają. Tak? Także na razie próbują zrobić drugą grę o pociągach, ponieważ ostatnio pociągi były dość mocno popularne. Mam wrażenie, że dalej są. To jest taka trochę... Dobrej gry o pociągach, no nie, no jest ten symulator pociągów, ale jakby takich gier w tej tematyce nie ma za dużo. Trochę jak z grami wędkarskimi, to jest podobnie. A jest sporo ludzi, którzy tak jak lubią Euro Trucka, ludzie lubią tak samo, myślę, że sporo osób będzie grało właśnie w pociągi. Tak samo sporo ludzi gra w gry wędkarskie. No a tych tytułów, dobrych tytułów, mamy ze 3. Tak naprawdę na rynku, więc no, też chcieliby troszeczkę te zarobki tutaj podzielić, że nie tylko Fishing Planet, ale coś jeszcze, żeby im nabijało kabzę. Wiesz co? Nie, ja w majówkę nie jadę na ryby, ponieważ byłem w majówkę rok temu i było tyle kurwa ludzi, jest już po 22, nie no, jeszcze nie. Po prostu było tyle ludzi, że nie dało się łowić, nie? Ja ze spinningiem akurat się na majówkę wybrałem z kolegą i po dwóch dniach, mieliśmy jechać na 4 dni, po dwóch dniach wróciliśmy do domu, bo to było bez sensu. Mnóstwo łódek, mnóstwo ludzi na pomostach, no masakra, masakra generalnie. Także ja w tym roku sobie jadę na majówkę z chłopakami taką, zrelaksować się, nie na ryby, ale zrelaksować się jedziemy sobie od 23 kwietnia do 30. Na tydzień sobie jadę nad jezioro, ale nie łowić ryby, tylko wiecie, grill, kiełbasy i męskie rozmowy, tak? Chłopaki zostawiają żony w domu, dzieci w domu, ja zostawiam Gabę w domu i jedziemy sobie po prostu w czterech chłopa spędzić czas, kurczę, z dala od domu. Piwko, grill, Heroesy trójka na laptopie i taki mamy plan na ten tydzień nad jeziorem. No ja wezmę sobie spławikówkę, zobaczę, może coś, bo to jest bardzo ładne jezioro Leleskie, czysta woda po prostu. No woda jest, to jest chyba pierwsza klasa w ogóle wody, jeżeli chodzi o czystość, także naprawdę woda jest przezroczysta, ale przez to, że jest taka woda, to jest bardzo zarośnięte to jezioro, więc może tak. Wędki wezmę, ale czy będę łowił, to nie wiem. Taki jest plan, po prostu jedziemy się troszeczkę odchamić.
No, no tak, tylko wiesz, ja też nie chcę jechać z chłopakami nad jezioro i zabrać kije i pójść sobie nad wodę i nara. No. Gdzie iść na 47 levelu? Wiesz co, no dobij sobie level na delcie i na 48 levelu atakuj już Mongolię i Tajmienien. Wiesz co, bot się Kacper chyba zepsuł, wiesz? I ten Nightbot nie działa. Ja go tam wyłączyłem, żeby nie banował ludzi. Ale widzę, że jak go wyłączyłem, żeby nie banował ludzi, to wyłączyły się też wszystkie te opcje z levelem i tak dalej, nie? Bo nie wiem czemu, ale Nightbot mi, kurczę, wrzucał ludzi po prostu na listę zablokowanych. Stawiasz namiot 2 dni przed... Nie no, no namiot musi być postawiony, no bo... Tydzień bez stawiania namiotu to człowiek nie wytrzyma, nie? Do ilu? No najmocniejszą jaką masz. Czekajcie, zmienimy muzyczkę, bo tej akurat nie lubię. Muszę ją wywalić z tej listy. No tak. No, ja coś czuję, że tu spod tej łódki wyskoczy, czy co jest. Nie wiem jak to, spod tej barki wyskoczy nam ten sandaczyk. No właśnie tam, wiesz co, jak przyciszę ją jeszcze jeden, to jej prawie nie słychać. Zaraz zobaczymy, czy to się uda, bo to jest taki paseczek, że... O, udało mi się o jeden. O kurka wodna. O kurka wodna. Co to za rybol? To będzie jaś? Unikatowy klejn. No kurwunia. Tego jeszcze nie było. Dobrze. Mamy unikatowy klejn. 3-0. Godzina 11:35. Ale to nie po unikatowego klenia my tutaj przyjechali, no. Nie taki jest plan tej wyprawy, no. Ale może to jest pora właśnie na unikatowe brania i może właśnie teraz ten berż będzie. Proszę bardzo, jakiś sum. Kiedy w końcu dadzą nowe łowisko, to wiesz co, to musisz do wróżbity Rafała zadzwonić, czy jak on się tam nazywał, czy wróżbita Maciej, ten co pod tyłka wróżył. Bo tu nie, no to nikt ci nie powie, tu każdy chciałby wiedzieć, ale nikt nie wie. A, okej, no to u mnie wydaje mi się, że zupełnie dużo ciszej jest muzyka. Młody leszcz. Proszę, jakie brania tutaj w ogóle są. Jakiej ryby mi brakuje w tej grze? Wiesz co, chyba nie ma takiej ryby, której mi brakuje w tej grze. Co to? Czy to będzie berż? Kurde, sandacz. No damn. Nie no, ja widzę, że tutaj to trzeba chyba...
Może w nocy bierze. No może i bierze. No, medalowa babka, proszę znowu. Może i bierze w nocy, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ale będziemy sprawdzać. Wiesz co, spinningiem też tutaj cały czas rzucam. Czekajcie, ja tu sobie zaraz spróbuję, może większą przynętę damy na niego, bo na te pijawki to głównie sumy mi wchodzą, także ja sobie z pijawek zrezygnuję, a wezmę Shinera założę. Jak znajdę, o dobra, są Shinery. Zobaczymy, co będzie na Shinera brało. Może większa przynęta to skusi jakiegoś, kurde, większego tego jego mościa. Tu sobie zobaczymy tą jedną wędkę cały czas pod tą barką. No wiecie, weźmie albo nie weźmie. Kiedy będzie odcinek z ryb, no... Przyjedź do mnie i zmontuj i wrzucimy. Bo już mam tych odcinków, mam i karpie, i metodę mam, i nockę na karpiach mam, i test najtańszego namiotu z... jaki w internecie znalazłem za 250 zł karpiowego, nagrałem też, to znaczy test, taką małą prezentację i... Generalnie cerata, kurwa, na patykach. No ale też nagrałem, nie mam czasu się za to wziąć i... Może będę miał jakąś mobilizację, jak już zrobię ten drugi kanał, nie? Bo na razie, kurczę... Zbieram się do tego, żeby założyć w ogóle drugi kanał, ale nie mogę się jakoś zebrać. Berż będzie na pomoście. Leżał już oskrobany, kurde, nie? Siemaneczko, Aro. Siema, siema. Prądem dziada. No chyba tak trzeba będzie zrobić. Trzeba tu będzie podjechać samochodem z bagażnika, wyciągnąć, kurde, agregat, dwa kable i... Zobaczymy, co pływa w tej rzece. No, ja na razie próbuję takie miejscówki, na których nie łowiłem za bardzo tego bersza. Tak szukam, no. Wiem, że wpada koło mostu, wiem, że wpada koło pomostu. No, no ale kurde, coś tak kombinuję tam, gdzie jest sporo rybek. Ale na razie nie współpracuję, także może i zaraz polecimy gdzieś tam na tą główną głębinę, że tak powiem, największą, co jest na wprost pomostu i tam będziemy łowić. Pełno łusek? To nie kuny, ty, to przybysze z Ukrainy. U mnie ostatnio z Kubańcy, jak byłem się przejechać, zobaczyć jaki stan wody, to normalnie ryby od razu wyciągali na no-killu, ryby wyciągali z wody, ognisko rozpalone i od razu sobie piekli, nie? Także my takie atrakcje mamy u siebie. Siemaneczko, agent, siema, dzięki, no zdrówko w porządku, trochę przechorowałem tej wiosny, znaczy wiosny, ciężko powiedzieć, że to wiosna dopiero niedawno się zaczęła, ale trochę pochorowałem sobie tutaj od stycznia do marca, jakoś tak nie mogłem się wyleczyć, no teraz już jest zdecydowanie lepiej. No straż jest, tylko wiesz jaki jest problem, że jak zadzwonisz na straż, to nie wiadomo kiedy ona przyjedzie, nie? Ja im tam delikatnie zwróciłem uwagę, że no jest łowisko no kill i nie można tak robić. Znaczy to,
a no kill, że w ogóle nie można ryby zabierać, tak, no ale... Oni w ogóle byli zdziwieni, jak kiedyś im zwróciłem, że u nas nie można łowić na więcej niż jeden haczyk. Bo kiedyś patrzę, a gości łowi na spławik, a tam trzy haczyki ma założone, nie? I jak mu powiedziałem, że w Polsce tak nie można łowić, to był bardzo zdziwiony. Kurde, ale powiem ci, agent, to taka parkowa woda, że ja bym się bał stamtąd ryby zjeść, nie? Bo to jest taka, kurde, sadzawka, ta woda, nic w tej wodzie nie widać. To tak jakbyś poszedł, złowił leszcza z Wisły i go opierdzielił, nie? No, ja bym, kurde, powiem ci, że jakbym wiedział, że to jest ryba z Wisły, to chyba bym jej nie zjadł. No, niestety jest bardzo dużo takich osób, które przychodzą sobie na ryby i po prostu łowią ryby. A jak im zwracasz uwagę, że potrzebna jest karta wędkarska albo coś, to cię, wiesz, zwyzywają. A najgorzej, że oni nie chodzą sami, nie? Oni zazwyczaj siedzą sobie w wódeczka, browarki i siedzi dwóch, trzech typów i co ci da, że zwrócisz uwagę? No możesz generalnie ich poinformować grzecznie i sobie pójść, bo inaczej to będziesz ryzykował, że zęby stracisz. Ja nie jestem tak jak te chojraki na forach facebookowych, żeby poszedł i by im wyjaśnił sytuację. Ja to od razu widzę, żeby się zesrał taki gościu, nie? Jakby siedziało trzech chłopaków z Ukrainy, już widzę, jakby poszedł wyjaśniać sytuację sam na trzech. No. No, ale i tak muszę i tak przyznać, że są dużo bardziej kulturalni niż nasi wędkarze nad wodą. Chłopaki, no. O kurwunia. To raczej nie będzie bersz. Pewnie by tak agent było, tylko wiesz, w Warszawie chyba są 4 czy 5 5 grup, które sprawdzają zgłoszenia. No i ty sobie zadzwonisz, przyjadą za 2-3 godziny, to już chłopaków nie ma, nie? To tak. To jest główny taki problem, że to, że ty wyślesz zgłoszenie, to zanim ktokolwiek się pojawi. Na policję, jak masz stłuczkę samochodową, to ja czekałem ostatnim razem 3 godziny, czekałem na radiowóz, jak podjedzie, bo stłuczkę mam, a co dopiero jak zadzwonisz, żeby przyjechali, bo ktoś nieprzepisowo ryby łowi. To jest ten minus, nie? Ten czas, zanim oni przyjadą, to chłopaki sobie już tam zjedzą tą rybę, posprzątają, pójdą, zapomną, że byli na rybach. Pozdrawiam, Oktagon, pozdrawiam. Jest bersz, no niestety. Ale nie. A przynajmniej nie u mnie. O, poradniczek? No możemy spróbować, no.
Aczkolwiek miejscówki na rekiny się nie zmieniły, dalej można w tych samych walić. Już ostatnio jak byłem na Brazylii, to się skupiłem bardziej na rapejmach niż na rekinach. Wiesz co, ja mam maksymalny level 80. A śmiało łapa, już udało ci się złowić? Bo ostatnim razem jak się widzieliśmy w grze, jak nagrywałem, to jeszcze ci się nie udało. Arapejmach, no arapejmach. Oj, Kacper. Idź już spać, bo jutro do pracy. Aha, znudziło ci się, okej. Już masz unikatowego Bersza, o proszę. Siemaneczko, Master. O proszę. Dwa unikatowe bersze przy tobie złowił? No to tak nie może być. Ale ładne podbicie było. I dupka. Dobra. Zmiana miejsca. Weźmy tą łajbę. Weźmiemy łajbę i spróbujemy łowić troszeczkę inaczej, a mianowicie spróbujemy sobie łowić te ryby w drugą stronę, czyli nie będziemy złowili z głębokiego na płytkie, tylko spróbujemy z płycizny wyciągać naszą przynętę przez uskok na głębinę i zobaczymy, czy wtedy przyatakuje może jakaś ryba. Drapieżniki lubią się tak schować, wiecie, pod załamaniem na jakimś uskoku i przydzwonić w rybkę, która wypływa z płycizny i się całkowicie ich nie spodziewa. Aczkolwiek nie jestem specjalistą od łowienia sandaczy, bo takiego porządnego sandacza to nigdy nie złowiłem, ale zobaczymy. Może się uda. Jak moje odczucia? Wiesz co, no... Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony, aczkolwiek tak jak zawsze, jeżeli chodzi o mnie, to ja mówię głównie o tych rzeczach, których się obawiam, czyli tego, że łowisko będzie słabo zagospodarowane, czyli tego, że zmiany, te o których oni piszą, czyli te nawyki ryb, że od danej pogody będą brały i tak dalej, miejsca, pora dnia i wiecie, tam jest tak ładnie napisane, że te zachowania ryb będą się zmieniały wraz z pogodą, z porą dnia, nawyki żywieniowe będą miały znaczenie i tak dalej. Będzie jakaś echosonda morska do szukania tych ryb. No i ja generalnie obawiam się, że to będzie tak jak teraz, czyli postawicie sobie marker o godzinie 16 i w tym miejscu będzie ryba brała od godziny 16 do 17, tak? W innym miejscu będzie brała ryba od 14 do 15. A to, że oni przed wydaniem mapy sobie ładnie napiszą, że ryba będzie migrowała, będą różne nawyki żywieniowe tej ryby i tak dalej,
wraz z pokarmem będzie się przemieszczać, w dzień będzie głębiej, w nocy będzie bliżej brzegu. No, szczerze, to ja to mam tak trochę o kant dupy potłuc, pewnie będzie można. No. Także zobaczymy, no zobaczymy co to da, ale no ja mam raczej sporo obaw. No na pewno będzie to duża mapa, ale żeby to była dobra mapa. Dla mnie to mogłoby być łowisko morskie, które ma połowę mniej, ale żeby było dobre, nie? Bo to, że my będziemy sobie pół godziny płynąć motorówką w trollingu i nie będzie żadnego brania, to niekoniecznie jest dobra rzecz. Ale zobaczymy. I w końcu zrobią to, co obiecują. No zobaczymy. No obym się mylił, ale na przykład taka gra jak ten The Angler cały, było bardzo wiele zachwytów. Co to nie będzie? Tam było ładnie napisane. Były te zdjęcia tych stref żerowania ryb. I że będą tutaj, że to, że tamto. No a jak ktoś gra w The Anglera albo grał w The Anglera, no to zobaczył, no jaką grę dostaliśmy. No jedna z najgorszych gier wątkawskich, w jakie grałem, nie? I co z tego, że jest piękna grafika, że duże mapy i tak dalej, jak wędkarsko tam w ogóle nie ma przyjemności. Dla mnie przynajmniej. Szczególnie, no nie wiem jak teraz jest na tej najnowszej mapie, ale jak grałem na tych pierwszych, no symulator wędkarstwa, najlepsza gra wędkarska jaka wyszła do tej pory, a oni robią kurwa tonące popery, nie? Tak jak było na początku. Najlepsza mapa? Tak, też mi się wydaje, że najlepsza mapa, taka nad którą najwięcej czasu trzeba spędzić w tej grze, to jest właśnie Anglia. I o ile nie lubię jakby tej, że trzeba tam nęcić tak dalej, tak dużo i w ogóle, to przestałem na tej mapie grać już jakiś czas, ale Anglia jest najlepiej zrobioną mapą, też tak uważam, że tutaj na tą chwilę nie ma lepszej mapy. No pamiętaj cokolwiek, że nie możesz zamykać zestawu na maksa, nie? Teraz. Od ostatnich, jak to się nazywa, update'ów zmienili, że nie da się kołowrotka zamknąć na maksa. To znaczy da się, ale wtedy i tak przypon strzela. Tak. Dokładnie, musisz mieć zawsze. Po ostatnim update'cie, który miał wyeliminować łowienie ryb na tak zwaną cegłę, znerfiono też troja, że na troja nie da się już łowić, na tą wędkę, tą 6-metrową, nie da się łowić tak jak kiedyś, że zacięcie z 9 metrów i masz rybę, tak samo nie da się obecnie zamykać kołowrotków na maksa. To niestety tak. Jakby to jest dalej najlepszy zestaw karpiowy, ten kołowrotek i ta wędka, ale nie możesz go zamknąć na maksa. Nie zdążyłeś wypróbować tego troja na rekinach. No niestety. Wyeliminowali to, bo bardzo dużo ludzi na tego troja łowiło na zawodach po prostu, nie? I
i wyciągali ryby bez walki, także wyeliminowali to. No, teraz masz to jeszcze takie zabezpieczenie, że tam masz chwilę na to, że świeci ci się przypon na czerwono i nie strzela, ale tam leci takie kółeczko i jak doleci do końca, to dziękuję, do widzenia, nie? To będzie ładny boleń. Tak z opadu łyknął. Wiesz co, na tym koncie, które tutaj mam, to nie mam unikatowego bersza złowionego i na Wyspie Niebieskich Krabów nie mam unikatowej... Patrz, taka mała ryba, nie pamiętam. Dorosoma, coś takiego, dorosoma. To tej ryby nie mam złowionej, unikatowej. Też może być, słuchaj, jak najbardziej, Lewiatan 10 tysięcy. Jak najbardziej też możesz tego kołowrotka używać. Tam jest pół kilograma chyba, czy kilogram różnicy, jeżeli chodzi o hamulec, także to, tak naprawdę jak w momencie, kiedy nie można go zamknąć na maksa, to bez znaczenia, którego będziesz używał. Dzisiaj dorosła, no to jest też ryba, której nie mam i której nie mogę dorwać. Same medalowe mi wpadają. Ja mam motorówkę z pakietu Kongo, tak. No, skubaniec. Co to będzie? To będzie medalowy bolek? okonie nilowe na Kongo łowię z tym z Karolina przyponem. Albo z Teksasem? Nie pamiętam. Ale tak, któryś z nich jak najbardziej. No to nawet powiem ci, że jak przy niezamkniętym tym kołowrotku, to obecnie chyba ten lewiatan będzie lepiej wychodził pod względem wyciągania ryby. Bo jak nie zamkniesz tej jednej kreseczki, tam chyba jest ich 10 czy 12, to lewiatan będzie miał dzięki temu lepszą moc, nie? To nawet teraz chyba Lewiatan będzie lepszym wyborem niż ten cały Empress. Bo ten Empress był fajny, jak na maksa go zamykałeś, bo mogłeś go zamknąć po prostu na maksa wtedy, a Lewiatana nie dało się zamknąć na maksa na karpiowych zestawach. No. O kurna, szczupak i nie odgryzł fluorokarbonu, a ludzie tak krzyczą, że odgryza. A to medalowy szczupak tutaj przyatakował, proszę bardzo. No i o to chodzi, po to są te poradniki, że jak już się pomysłów nie ma, to wtedy sobie wchodzisz na YouTube
i się ratujesz. A najważniejsze to kombinować i próbować samemu, słuchajcie, i się jak najbardziej, kurde, z tej gry bawić tą grą troszeczkę. A nie tak, że wchodzisz na łowisko, bierzesz markery, bierzesz miejsca, przynęty i ogień. 3 godziny, wszystko złowione, nie? Także popieram. Popieram odpalanie YouTube'a, jak już po prostu krew cię zalewa. wiesz co, kurczę, no powiem ci, że pewnie się da wykorzystać, aczkolwiek no ja nie korzystałem. Witam nowego subskrybenta, siemaneczko. Także ja tylko na konie nilowe używam, ale myślę, że śmiało na jakieś takie, nawet na sandacze, a może na tego bersza trzeba by spróbować Karolina Riga, bo to jest jednak taka fajna opcja, że ciężarek ci stuka przy dnie, przynęta idzie trochę z tyłu, hałasu robi ciężarek, zwraca uwagę na przynętę, może to by na bersza, na sandacze była dobra opcja, nie? O, ładnie, ładnie, Kacper, graty. No, medalowy szczupak. Ktoś tu kiedyś chciał, gdzie łowić medalowe szczupaki? To proszę bardzo, bo tam jest jakaś... A, misja na potwora jest, trzeba mieć... A nie, tam trzeba mieć chyba unikatowe te szczupaki. No to proszę, tu jest bardzo dobry słoneczko. My tutaj siedzimy na sandacza, a nam atakują same szczupaki. Bobuś, no chodź, ale nie wyrywaj mi słuchawek, chodź, dawaj na kolanko, chodź, dawaj, bo się rozmyślę, no chodź, dawaj. Przedmiot tylko pomarudzić, tak? Dawaj. No dawaj. No dawaj, słodziaku ty. No jak ja teraz będę łowił rybę, jak tu siedzisz? Czekaj, tu chociaż jedną rękę mi puść. Chociaż spację naciskać będę. Idź się z melonem, baw. Co mi żeś tu nacisnął już? No co chcesz? Czekajcie, muszę kota wymiziać, no bo przyszedł przecież, no i... Nie da się bez miziania. Teraz musi być... Mizianie. Brzuszek trzeba. Brzuszek. O. Dupkę za ogonkiem, tak? Tak? A gdzie drugi śpi? Idź tam mu poprzeszkadzaj, zobacz jak on śpi ładnie w kartonie. Idź go obudź. Idź go ugryźć, tak jak on ciebie gryzie jak śpisz. Idź. Ja bym mu nie puścił. Gnojowi. No idź już. No weź przez to. No weź! Zobacz, Bobku, rybę mamy. Ładny kocur. No. No ładny jest skubaniec. I mądry. Szkoda, że ten drugi kot, którego wzięliśmy, to nie jest taki jak ten pierwszy. Ten zrobił dobrą reklamę. A tamten diabeł.
Ogon tylko widać, no bo siedzi tu obok. Ale marudny jest. Spać mu się chce, siedzi obok. Siedzi na myszce, to znaczy obok myszki, że nie mogę ruszać. Oczy mu się zamykają, ale nie pójdzie spać, tylko wiecie, teraz jest taka pora, że weźmie po mizie. Jakbym leżał przed telewizorem, to by zaraz usnął. Przytuliłby się do nogi czy gdzieś, bo on tak lubi pod kolano się schować. I by spał. Ale że ja siedzę przy komputerze, no to nie ma do kogo. To jest przytulak, on nie lubi sam spać. Czterdziesty czwarty level na expa, no to delta. Delta i karpie jesiotry ciśniesz. Chciał, nie chciał, nie przeskoczysz tego. No. Późny wieczór, no. To zaraz coś ci pokażę. No nie wiem, czy twoja psychika to wytrzyma. Patrz teraz. Bliźniaki moje. Nie wiedzą, co się wydarzyło. A nie denerwuj mnie tym krzesłem. Gamingowego krzesła mi się zachciało, kurwa. Zamiast wziąć Markusa z Ikei, to kupiłem jakieś SPC skrzypiące gówno. Te markery dostałem na Bersza od Aro bodajże. Jeżeli się nie mylę. Ja mam tutaj marker taki przy samym brzegu, ale tam kurde tylko medalowy mi wpada. Nie mogę tam unikata trafić. Oba kocury, no. Jeden ze śmietnika wzięty, a drugiego znajomi w lesie znaleźli. Przywieźli do Warszawy, ale nie mogli go zatrzymać, także wzięliśmy. I teraz dwa takie bliźniaki są. Bobek i melon. A nie tygrysy, no. Ale wielkie, kurwa, jak tygrysy. To są tak duże koty, jak małe tygrysy. A, ty dostałeś... są takie przejściowe markery, każdy od kogoś ma. No, Bobson to jest super, super wdzięczny za dom, no. To trzeba przyznać. Melon to taki jest samotnik znowu. Ale Melon też do nas zdrowy przyjechał, nic nie trzeba było z nim robić, a Bobek, jak go wzięliśmy ze śmietnika, to był bardzo chory. Także sporo z nim pochodziliśmy po weterynarzach, żeby wyzdrowiał. No i dalej ma koci katar, także on do końca życia już będzie chory. No ale już został mu tylko koci katar, nie? No pieska już nie mamy niestety, 2 tygodnie temu nasza Dyzia pożegnała się z nami. Także zostały nam już tylko koty.
To na razie cicho, trzymaj się. Zostały dwa. Także zostały mi dwa koty i wąż. O, ale koty po tym jak były przed kamerą, to poszły na balkon. Zostawiły mnie w spokoju. Pod High CX? Nie. Znaczy, ja nie rozpracowałem tego łowiska tak, żeby było opłacalne pod EXP, szczególnie po tych wszystkich update'ach, które miały miejsce, bo kiedyś jak najbardziej Maku było fajnym łowiskiem pod, bardziej pod kasę niż pod EXP, ale bardzo fajnie dało się te arapejmy szybko łowić, także to ale po tych wszystkich update'ach, po zwiększeniu siły ryb, po zmniejszeniu brań ryb, to no to powiem wam, że Maku to jest fajne łowisko, żeby sobie pojechać, złowić tą arapejmę, złowić sobie tamte pajary wszystkie, złowić sobie, no generalnie sobie się tam pobawić z rybą, ale no pod expa to niestety nie, no takiego małego węża mam zbożowego, nie? Ale na przykład bobek się tak za bardzo wężem nie interesuje, chyba że gdzieś tam wyjdzie i... Czekajcie, bo cały jestem w kocich kłakach teraz, jak te dwa sierściuchy kurwa wziąłem. Bobek się nie interesuje za bardzo wężem, chyba że gdzieś tam chodzi koło szyby. Ale melon to śpi koło terrarium, pilnuje go tam cały czas. Karton leży z jakimiś starymi obrusami, takie jakieś tam stare firanki, co to... Po remoncie jakoś nie mogę tego wyrzucić, znaczy po remoncie, remont to ciągle trwa, po wprowadzeniu się tutaj półtora roku temu jeszcze tego nie posprzątałem, bo wiecie, jakby było małe mieszkanie, to trzeba by posprzątać, a ja tak to się przykłada, tu karton i tak sobie leży. Ja też nie mam chyba Uniwersa jeszcze tutaj i... I melon pilnuje. Melon śpi w tym kartonie, tam tylko wąż się ruszy w terrarium, to on już zagląda przez szybę, czy aby jesteśmy, wiecie, bezpieczni w domu, nie? Minuta przerwy. No nie pokażę wam węża, bo akurat siedzi w konarze, także niestety, ale... Tak, wiesz co, mam takie... Tak, to są, dokładnie tak jak mówisz, to są Creative Fatality, i mam już te słuchawki, kurde, z 10 dobrych lat i one działają jak nowe. Poza tym, że mi tutaj bobek cały czas je wyciąga. I z tym jest problem. To są... Jest. Ja nawet nie wiem, czy one nie mają więcej niż 10 lat. Czekaj, no... Ja już siódmy rok się spotykam z Gabryśką. To one mają... Oj, kurwa, to one mają więcej jak 10 lat. To jest... 10 lat. One miały, zanim ja się stąd wyprowadziłem. Nie mieszkałem tutaj kilka lat, później tu teraz wróciliśmy tu z Gabą mieszkać. To one mają więcej jak 10 lat i kurde, jak mnówki sztuki chodzą.
A, sorry, właśnie. Mówiłem, że a propos tych, bo napisałeś, że ta Echo Sonda tak świeci, założyłem okulary i zdjąłem, bo są zielone i mówię, że zamówiłem sobie okulary polaryzacyjne z AliExpress i doszły niedawno podróbki Dive'y. I powiem wam, że dzisiaj jak byłem, słońce, 28 stopni nad wodą, to naprawdę aż miło było założyć te okulary i po prostu tak oczy odpoczywały, nie, te wszystkie rozbłyski nie, po prostu no, tak nie waliły, widać było gdzie spławik stoi, także tak. No i zacząłem się śmiać, bo mówię, że zamówiłem dwie pary, bo przesyłka wtedy była za darmo. Także tak, moi drodzy. I zdziwiłem się, ale naprawdę skubane działają. Naprawdę. U nas, nie wiem, tam są po 100 parę złotych, ja chyba płaciłem 19 zł za parę tych okularów polaryzacyjnych. I myślałem, że będzie gówno, że wyrzucę je do śmietnika, a one działają. One naprawdę fajnie działają. Jedyne czego, to nie można ich z telefonem używać, bo po prostu jeżeli używacie okularów polaryzacyjnych, przynajmniej tych, ja nigdy nie miałem takich, wiecie, z wysokiej półki okularów polaryzacyjnych, to jak używam tych okularów polaryzacyjnych, to na telefonie po prostu nic nie widać. Ta polaryzacja całkowicie zamazuje ekran telefonu, nie? Jeszcze nie, Marcin. Łowimy, cały czas łowimy, ja tutaj... Ale już jest! To jest on! Chyba, że to będzie szczupak i zaraz utnie nam blachę i gówno będzie. W bankomacie też nie... No tak. I no, na desce rozdzielczej w samochodzie jak jechałem, to też radio na przykład bardzo źle widać, nie? Także pewnie każdy jakiś taki ekran ciepłokrystaliczny będzie słabo widać po prostu w tych okularach. Tak, no z bratem trochę sobie pykamy, no. A przynajmniej pykaliśmy, bo doszliśmy do takiego momentu, gdzie już trzeba by trochę zainwestować złotówek, bo to jednak darmowa gra, jak darmowa gra, no to trzeba trochę zapłacić czasami. I jakoś to nie idzie. Kolejny szczupak, zobaczcie. Strach tutaj rzucać. Rzucamy w tą stronę, bo tutaj mniej szczupaków. I powiem wam, że nawet nie wyglądają jakoś najgorzej te reklama, tak? No i jak? Kurwa, bez soczewek to ja nic nie widzę, ale no generalnie powiem wam... Czekajcie, generalnie to ja nic kurwa nie widzę. Generalnie inny człowiek, nie? Taki prawdziwy wędkarz od razu. O, ale teraz przynajmniej widzę co piszecie. Widzę, gdzie jest monitor. Co mogą ci zrobić? Nic, co ci mają zrobić tam? Możesz się nazywać jak chcesz, oni to mają wyjebane jaja na to. Aż łysina bardziej świeci, no. A najlepiej dwie pary. Druga para jeszcze w pokrowcu leży. Bo tu sobie wziąłem zgodnie z reklamą, to są pomarańczowe szkła, a jeszcze sobie wziąłem chyba niebieskie szkła, jak jest pochmurno, żeby... Także mam jeszcze drugą parę, wiecie, świeci słońce, nie świeci słońce.
Można. No można. Jestem na Kongo i próbuję złowić potwora i od godziny nawet jednego brania. Wiesz co zrobić? A już jesteś na tej wysepce, gdzie masz łowić tego potwora? Bo to jest ważna rzecz. No, bajera za 40 zł, nie? Dwie pary okularów, kurka wodna. Także w tym roku trochę się wyposażyłem w sprzęt. Dostałem skrzyneczkę z Decathlona, to na odcineczku będzie widać. Torbę w Oszołomie kupiłem na promocji. A teraz ostatnio byłem w Oszołom, to już ta torba jest za 230 zł w Oszołom. A ja ją wziąłem wtedy za 109? 109 chyba. A co pościka wrzuciłem? No na AliExpress, Nie wiem dlaczego, ale Steamu jeszcze nic nie zamówiłem. Jakoś nie przekonuje mnie ta aplikacja po tej ilości reklam i tak dalej. Jakoś, kurde. A to wiesz co, spróbuj sobie przelogować grę, bo czasami się tak dzieje, że trzeba zrobić restart gry, najlepiej wyłączyć ją i włączyć od nowa i wtedy w pierwszym rzucie ci siądzie. No czekaj, to trzeba nowy wrzucić. W ogóle jak ktoś jest... Melon. Pieprzaj z mojego plecaka. To nie jest twoje nowe legowisko, tylko to jest mój plecak, który zostawiłem na podłodze. Także jeżeli ktoś jest w ogóle z Warszawy i miałby ochotę na jakieś rybki, to dajcie mi znać na Messengerze albo jakkolwiek. Czy na YouTubie, żebym sobie jakąś może grupę stworzymy sobie na mesie tutaj. Bo czasami, tak jak dzisiaj na przykład, miałem ochotę na ryby, no i nikt z moich znajomych, którzy wątkują, nie mógł dzisiaj wyskoczyć. A może ktoś z was by mógł. A wiem, że jest sporo widzów, którzy gdzieś tu w okolicy Warszawy się kręcą. Żadnych płaszczek, ale... No właśnie ciekawe, że nie. Ale faktycznie, no nie będzie. Żadnej płaszczki nie dodali. Bercz najtrudniejszy w unikacie do złowienia. No na razie skubany nie siada. Dobawy tylko... Nie, no to wiesz. To ja nie mówię o tych, co tam muszą chwilę jechać. Dzięki za suba. Lubelskie. O. Tutaj live, a ty rano do roboty. No ja też na 7 do roboty, także dzisiaj nie będziemy jakoś długo siedzieć, do 22 z kawałkiem i spadam. Do morza. Na Helu. Tak, no ale to prawda, Aro. Słuchaj, ja do domu mam z pracy, mam 4 chyba i pół kilometra mi pokazuje Google. No ale że ja tam muszę troszeczkę objechać, no bo to mi wychodzi chyba 6 km mam do domu. A przez most Łazienkowski, pod którym dzisiaj wędkowałem, to jest nie wiem ile się jedzie, kurwa. Rowerem się przez ten most jedzie, nie wiem, 3 minuty, 4 minuty się jedzie przez most. 40 minut stałem w korku, żeby od jednego końca mostu do drugiego, nie wiem ile może mieć Wisła, 200 metrów, 300 metrów, no wątpię, żeby tyle miała, no. I jechałem ostatnio 40 minut. Także tak to w Warszawie czasami wygląda.
bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading out. No to najwyżej dorwiemy go, wiecie, no, kiedy indziej, no. Nikt nie powiedział, że dzisiaj musimy tego Bersza złowić. No ja generalnie powiem ci, że też jakoś nie jeżdżę za bardzo samochodem, bo ja do pracy szybciej dojeżdżam autobusem niż samochodem. No ale tak jak to był jakiś taki dzień, że musiałem zrobić zakupy, no to wiecie, już jak na zakupy, a mam pod pracą, mam dosłownie, mam Lidla, mam Biedronkę, także od razu wtedy biorę samochód i ogarniam zakupy. Ale chyba był jakiś, mamy taką halę sportową obok stadionu Legii i to jest tak beznadziejnie zrobione, że po prostu masz ślimaka, który zjeżdża z trasy, którą ja jadę do domu i od razu masz 100 metrów dalej zjazd w prawo pod tą halę sportową i stadion Legii. Po prostu tam jest wieczny korek, żeby... Bo wiecie, wszyscy jadą na trzy pasmówce i na prawo, bo chcą zjechać pod stadion i pod torwar, nie? I po prostu te samochody, które zjeżdżają z ślimakiem z trasy przez Wisłę, nie są w stanie zjechać, bo jest już korek, bo jest cały pas zatkany i cały czas z lewej strony ludzie się wciskają, żeby wjechać, bo za 50 metrów muszą skręcić w prawo na światłach, nie? I to jest masakra. No ja akurat nie wiedziałem, że coś się dzieje na stadionie czy tam na torwarze i normalnie to ja jeżdżę, kurde, zamiast jechać 6 km do domu, robię 15 km do domu, ale nie stoję w korku, nie? Objeżdżam, kurde, z drugiej strony Warszawę tak naprawdę. Nie no, ja jako, że jestem z Warszawy, to kibicuję Legii, ale to na takim naszym krajowym podwórku to kibicuję Legii. Aczkolwiek ja nie jestem kibicem z tych, którzy tam, wiecie... źle życzą i krzyczą, wygra Lech, to wygra Lech. Dla mnie to jest tak, aby mecz był dobry, nie? Oczywiście będę zły, że nie wygrała Legia, ale nie tak, żeby iść i tam sztachety wyrywać w Poznaniu, jak jest mecz. Chociaż ja na te patałachy to bym nawet nie pojechał do Poznania na mecz. Nie dość, że trzeba za paliwo zapłacić, za bilet, to jeszcze, kurde, poziom naszej ekstraklasy jest taki, że dobrze, że mam dwa monitory, bo ja oglądam zawsze na kompie, jak mam wolne. To w międzyczasie sobie gram w Fishing Planet, nagrywam odcinki, a tam leci mecz. Nie, ja w ogóle nie rozumiem jakby. Znaczy, może inaczej, jak byłem dzieciakiem i chodziłem jeszcze do liceum, to gdzieś jakieś takie to było, wiecie, że tam z Polonią kosa i tak dalej w Warszawie, ale teraz jak już człowiek trochę jest mądrzejszy, to zupełnie tego nie rozumiem, nie? Na przykład całkowicie nie czytam komentarzy na forach sportowych, bo to jest dla mnie jakieś, kurde, totalne gówno, nie? Te komentarze, takie jakieś tam napinki, kto wygrał mecz, kto lepszy, a bo Lech w zeszłym sezonie tu doszedł do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, tamten, nie Ligi Mistrzów, tylko tego tam zapchlonego pucharu, kurwa, dla nieudaczników Ligi Konferencji. A Legia to przegrała, tylko wyszła z grupy i przegrała od razu, kurwa, 6-1 czy tam 6-2. Co za patałachy, to takie jest, no, dno, to jest naprawdę takie dno, jakieś kompleksy, kurcze, że dajcie spokój. Także ja jestem bardziej taki zachodnioeuropejski kibic, czyli obejrzeć dobre spotkanie, wypić sobie piwko, później można pokomentować mecz, kto zagrał dobrze, kto zagrał źle i tak dalej, nie? Ale no... Ale nie tak, nie tak, żeby to jakoś przeżywać, kurde, albo demolować komuś miasto, nie? Bo po przegranym meczu, żeby cię policja, kurde, autokarami odwoziła na twój środek transportu, no. Znaczy, ja wiem, że w zachodniej Europie też są, kurde, kibice, co na przykład rozwalają i tak dalej, to nie jest tak, że no nie jesteśmy tam jakiś Dynamo Zagrzeb i tak dalej, czy żeby po prostu demolować wszystko, ale na przykład jak byliśmy w
Hiszpanii i ze znajomymi, którzy tam byli, to oglądaliśmy na przykład mecz Barcelony. No ja nie jestem kibicem Barcelony, mimo że gra tam Lewandowski, to jakoś nie kibicuję temu klubowi. Ale nie było problemu takiego, że a ja tam wolę Atletico Madryt, ktoś tam woli Barcelonę i oni są zagorzałymi fanami Barcelony, tam wiecie, koszulka, szalik. I mogliśmy sobie po meczu porozmawiać, że a ten zagrał chujowo, ten zagrał dobrze, a nie tak, że czy on zagrał dobrze, czy źle, to chuj, bo on z Legii jest, nie? Także... Także tak, i to mi się bardzo podobało, że tam mogliśmy sobie... Kosa, panie! 2 złote. Masz na haki na tego bersza. 2 złote, dzięki. No dzisiaj akurat urwałem haczyk, to będzie. Dzięki wielkie, już mamy 78 zł na nowego peceta w 2024 roku. Także lecimy. Znaczy to mi nie chodzi, czy oni mają kary, czy nie mają kary. Chodzi mi o to, że sobie usiedliśmy po prostu w mieszkaniu w kilku chłopa. Jeden był Włochem, dwóch było Hiszpanów, jeden był z Argentyny. Były dziewczyny, które też oglądały piłkę nożną. Nikogo nie było tam z Hiszpanii tak naprawdę, bo to byli znajomi znajomych, u których my mieszkaliśmy. I kurczę, jakoś można było, wiecie, normalnie po prostu o piłce porozmawiać, nie? I to mi się bardzo podobało. Kto u mnie? Nie widzę. Rozmazane mam. Także to mi się podobało, że mimo, że ich zespół na przykład przegrywał, to byli w stanie docenić, że ktoś gra dobrze w przeciwnej drużynie i tak dalej. A wiecie, a u nas to niekoniecznie tak jest. Level 54. No od 50 do 53 karpie, później też karpie. Ale od 53 jeszcze możesz sobie pocisnąć na Wyspę Niebieskich Krabów. Tam nie trzeba nęcić, tam po prostu sobie łowisz ryby. A ktoś tu się pytał o reprezentację Polski. No słuchaj... Ciężko mi powiedzieć, ja na przykład nie rozumiem reprezentacji Polski, bo tam grają ludzie... Kosa, 2 złote. No to ziomeczku, no masz już 80 złotych na nowy komputer. No i o to chodzi, piąteczka, dzięki. Uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. No i za 8 dyszek to już można coś porobić tutaj na internetach. Także jeżeli chodzi o reprezentację Polski, to kompletnie nie rozumiem tego, jak tacy zawodnicy, którzy uczą się, grają w klubach zagranicznych, bo grają, no nie oszukujmy się, no grają, kurczę, i przyjeżdżają do reprezentacji, na reprezentację i nagle okazuje się, że oni nie potrafią ze sobą zagrać. I nie wiem o co tam chodzi, nie? Bo za chwilę nam odejdzie Lewandowski i może to i dobrze. Powiem wam szczerze, że on już będzie kończył swoją karierę. Bo jakoś nie widzę go w reprezentacji. No parę ważnych bramek strzelił, ale na tą chwilę wolałbym, żeby już grał kto inny. Kosa, 1 złoty. Jak haki, to może przypony jeszcze uśmiechnięta twarz z otwartymi ustami oblana zimnym potem. Dzięki. No ale bo to jest taki gracz, nie? On gra na 9. I to jest właśnie taki gracz, do którego trzeba grać. Tak jak grał w Bayernie Monachium, zobaczcie. 4 razy był królem strzelców. Bo po prostu taktyka była zrobiona taka, że grali piłki w środek, grali do niego na jeden kontakt. Wyjść, podanie, odegranie, wystawienie się i to była gra na Lewandowskiego, no, a nasza reprezentacja tak nie gra, ja nie wiem dlaczego. Mając na przykład takiego napastnika, obok niego mając Buksę, mając z tyłu Zielińskiego, czy nawet Milika, dlaczego my nie gramy tak samo, nie? No wiadomo, że nie mamy takich skrzydłowych jak Bayern Monachium, czy nawet i środkowych pomocników dwóch, ale że jakby to się nie przekłada, nie?
bo nie... No właśnie chodzi o to, że ma kto mu podać. No mamy takich piłkarzy, zobacz, że mamy Szymańskiego, no nie powiesz mi, że Szymański nie potrafi dograć piłki. Mamy Zielińskiego, no nie powiesz mi, że on nie potrafi Kosa, dograć piłki. Jeden złoty. Dzięki, na złeczkę. Dzięki. No jest Kiwior. Był kiedyś ten Góralski. No kurde, no potrafią zagrać. Krychowiak jak był w formie w Sewilli, potrafił zagrać piłkę przez całe boisko do napastnika, kurczę. A w reprezentacji to nigdy nie wychodziło, nie? I to mnie właśnie dziwi, jak, że ci piłkarze potrafią grać w wielu systemach, ale nie potrafią jakby w reprezentacji polskiej. A druga sprawa to są trenerzy w Polsce, co jest dla mnie też, też wielkim fenomenem, jeżeli chodzi o... Longin podkreślenie L i V E 512. 4 złote. Pozdrawiam z Malborka, jak haki i przypon to i może kołowrotek twarz ze łzami radości. Pozdrawiamy Malbork, za 4 złote trzeba wbić na AliExpress, będziemy szukać kołowrotka. I kolejna rzecz, jeżeli już rozmawiamy o polskiej piłce, to jest... to są trenerzy. To są trenerzy, czyli ktoś... Dobra. Kacper Piasecki. Powoli. 10 złotych. Nie wszyscy naraz. W takim razie jeszcze na robaczki uśmiechnięta buźka. Dzięki wielkie Kacper. Żółwik dla ciebie. Dziękóweczka. No i wracając do tych trenerów, no to to jest w polskiej piłce dla mnie coś niezwykłego, czyli trener, który na... No kurka wodna. Nie dadzą Kosa, skończyć zdania. Jeden złoty. Jakiś kijek też by się przydał. Jakiś kijek. A mam kijek. Mam kijek za 9 zł z AliExpress, który leży i czeka i jeszcze nie doczekał się, żebym go nad wodę wyciągnął. Także może coś z nim zrobimy. Jakąś gruntóweczkę z niego i najwyżej go połamiemy. Albo złowimy jakąś rybę. Bo kupiłem kiedyś dla dzieciaka mojej siostry, ale jakoś nie złożyło się, żebyśmy poszli razem na ryby i tak leży. Unikatowy bolo. Dobra, Bersz. Na jesiotry 15-16 kilo to będzie ideolo na jesiotry. Będziesz mógł łowić i z łódeczki, i z brzegu sobie poradzisz bez problemu. Tylko pamiętaj, że nie sama wędka, żeby nie było, bo ktoś to ostatnio wrzucił, co prawda na zagranicznej grupie Fishing Planet wrzucił, że ma 26 level i łowi na Czechach i mu ryba zrywa żyłkę, nie? A on miał kij, kurde, tam 16 czy 17 kg, kołowrotek miał 18 kg, jakiś też taki mocny, żyłkę 10 kg, a przypon 2 kg. No i miał kołowrotek prawie na maksa zamknięty i o co tu chodzi, że mu zrywa, nie? Na Amazonce, no to rekiny albo arapejmy ciśniesz. No, ale wracając do tych trenerów właśnie. To dla mnie jest niesamowite to, że trener, który zawalił, dajmy na to... No nie da się, no kurwa się nie da. Nowak, 10 złotych. No, Nowak, to też trener. Jak wbić 54, szybko to Wyspa Krabów jest od 54, nie 53. A co do celu, to może i nie na PC, ale na dobre piwko dostaniesz. Dzięki. Naprawdę Wyspa Niebieskich Krabów jest 54, a nie 3? No to musisz łowić karpie. Dzięki za piwko, dzięki wielkie. Po prostu nie chcecie usłyszeć, co mam do powiedzenia o tych trenerach, tak? No napiszcie, nie chcecie, a nie się będziemy tak tutaj wygłupiać, no. No także niestety te karpie, no będziesz musiał cisnąć te karpie i nawet jak już odblokujesz Wyspę Niebieskich Krabów, no to dalej te karpie będą lepszym łowiskiem pod expa i pod kasę, ale no wiadomo, no nie dajmy się zwariować, tam też musisz sobie trochę połowić, ale jeżeli chodzi o takie łowienie, no to śmiało Wyspa Niebieskich Krabów. Możesz się wrócić na tajmienie unikatowe bardzo fajnie dają expa i kasy, także na tym też naprawdę da się level wbijać, jeżeli nie masz siły do tych karp. No. Tak to działa. No a wracając do tych trenerów, bo ja oglądam piłkę nożną, śledzę co tam się dzieje i tak dalej, mam kumpla, z którym często rozmawiamy,
I oboje nie rozumiemy, jak to jest w tej naszej polskiej piłce nożnej, że trener zawala sezon w Lechu Poznań. Zwalniają go, nie wiem, tam w połowie sezonu. I on dostaje za chwilę następny klub. I on sobie w tym klubie nie radzi. I w Śląsku zwalnia się trener, bo sobie nie radzi. I biorą tego trenera, który sobie nie poradził, kurde, dajmy na to, w Lechu Poznań. Za rok go zwolnili z Pogoni Szczecin. I oni go biorą, kurwa, do Śląska Wrocław, nie? Żeby on go trenował. Jakby tutaj tego nie rozumiem. Są trenerzy, którzy są już naprawdę długo trenerami. I nie rozumiem, dlaczego oni dalej są trenerami. Dlaczego nie wchodzą jacyś Kosa, młodzi trenerzy, złoty. Nie? Bez kołowrotka na dwudę ani rusz. Bo skoro sobie ten gościu już nie poradził, 10 razy kurwa trenował Legię i sobie 6 razy nie poradził. 8 razy był w Lechu i sobie 7 razy nie poradził, nie? I biorą go do Pogoni Szczecin, bo znane nazwisko. No i jakby tego nie jestem w stanie zrozumieć. Bo to nie są trenerzy jak za granicą. Podkreślenie, 10 zł. Skończył z o tych trenerach, zajmij się łowieniem. Skończyłem. Skończyłem i lecimy. Bo ja wiem, że to nie są trenerzy jak Alex Ferguson, czy inni, kurde, czy Mourinho, który sobie tam, wiecie, zmienia kluby, bo on chce sobie zmienić klub. Tylko to są ludzie, którzy nie dają sobie rady z trenerką, a i tak ich zatrudniają, nie? Bo raz Aro, wygrał mistrzostwo 10 Polski. Złotych. No to na zimne piwko na te rybki uśmiechnięta buźka. No. Nie, no generalnie słuchaj, super posada, bo ja też bym chciałbym być na przykład chujowym analitykiem finansowym i zatrudniam się w jakimś tam ING i mnie zwalniają po pół roku, nie? I oczywiście płacą mi jeszcze 2,5 roku kontraktu, no bo taką mieliśmy umowę, że na 3 lata podpisałem z nimi umowę o pracę, a zwalniają mnie po pół roku i jeszcze mi 2,5 roku płacą. Za 2,5 roku ja się zatrudniam w jakimś innym banku, w PKO. No i okazuje się, że po 8 miesiącach jestem tak gównianym pracownikiem, że mi wywalają, ale mieliśmy umowę na 2 lata, no i mi płacą za 2 lata, nie? To po prostu, no żyć nie umierać, ale jakby właściciel banku zna moje nazwisko i on wie, że jestem chujowym pracownikiem, ale zatrudnimy mu, bo on już był tu, pracował, wiecie, on spierdolił tutaj robotę, spierdolił tam robotę, o, tu fajny wynik wykręcił, a później spierdolił tu robotę, weźmy go na 3 lata, nie? No kurde, no nie chcielibyście tak? Nie chcielibyście tak pracować? Który mam level? 80. No po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego w Polsce, no. Ta karuzela trenerska. Gomezik przekazuje 9 zł i 45 groszy. Na to masz na jeszcze jedno tylko sienie na e szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach. Dzięki Gomezik, dzięki. No właśnie, kurde, nie mam rekomendacji pracodawcy, widzisz. Ciekawe, czy traderzy mają rekomendacje pracodawcy, nie? Uuu, siedzi, no ale to znowu nie jest nasza ryba. Kurwa. Co tam, Bobuniu? Chciałeś mnie pocieszyć, tak? Jezu, jaki ty jesteś dobry kotek, widzisz, że mi nie idzie i przychodzisz mnie pocieszyć, przytulić, przyszedłeś Ikea. Nie może Bersza złowić, tak? Nie, no nie ma wchodzenia na kolanka, nie, idź sobie. Znaczy wiesz, no w innych ligach też oczywiście zwalniają trenerów, nie? Ale nie ma tak, że na przykład zwolnią trenera w jakiejś tam, nie wiem, top 5, kurde, zespołów w Anglii i zatrudniają go dalej. I on sobie nie poradzi, kurde, w Sunderlandzie, który tam spadnie z ligi, ale zatrudnią go w Tottenhamie, bo jest wolny, nie? I ma znane nazwisko. No to nie zauważyłem, żeby to tak działało za granicą.
A w Polsce potrafi wrócić trener i może sobie nie poradził w Legii, zwolnili go i za dwa lata go zatrudniają znowu. No i co on ma nowego? No nie wiem, on ma dalej ten sam plan co dwa lata temu, no bo on jest takim trenerem. On ma to samo ustawienie, tych samych zawodników by chciał, a klub ma innych zawodników i inny pomysł, ale biorą tego trenera i się okazuje, że po sezonie no, trener jest do zwolnienia, no bo to nie gra razem, nie? Ale kontrakt, nie podpisany kontrakt na rok. Kurwa, jeszcze unikatowy bolenia, pierdolę. A gdzie jest unikatowy bersz? Brzęczek to skończyły mu się znajomości. 10 zł. Dniuweczka na live zarobiona, więc teraz prosimy o odcinek z rybek leniwcu łysy buźka mrugająca okiem. O ty kurwiu, taki jesteś? I co, i ty myślisz, że ja nie zrobię odcinka? To patrz teraz co TK robi. Zobacz, moment. O, moment, nie wszystko naraz, kurka wodna. To sobie przerzucę na inny ekran. Tu sobie włączę czat i teraz patrz, co robi TK. No i patrz, co teraz zrobię. I tego się nie spodziewałeś w ogóle. O, jest w końcu pierwsza ryba. Oj, w końcu, bo już zaczynałem powoli wątpić. Ale założyłem inną przynętę, wiecie? Zdjąłem kwas masłowy. Z takim... Ja, wiecie, kolejna dorwać, to dorwać karasia. No tutaj, tak jak mówiłem, to mały karpiszonek będzie. No przecież jest w internecie. Zaraz go sobie tu podprowadzimy. O kij ci chodzi. Nie bądź taki, chodź. Dobrze, bo już zaczynałem marznąć. Jakoś tak spod pach. Dawaj. I nie zobaczycie, co to było. Mam was, kurwunia. No dobra, mamy gołobuza. No nie jest to mój życiowy karp, ale... Taki, słuchajcie, przyjemny. O, ładnie się wpiął. Z match pro. Niech tutaj schnie. Wygłupiać się od razu, wracam. Dobra, ale napchany masz bamberek. Nawet nie będziemy go mierzyć, wygłupiać się od razu, wraca do wody. Próbuję troszeczkę w podajniku dać tego śmierdziela. Jeszcze. No i pojawiła się jakaś ryba. Ej, co? I głupio ci? Gdzie mata, kurwa? A miałem matę. Tylko ja nie używam maty, bo mi później, kurwa, w samochodzie śmierdzi. Ja maty nie używam, i chuj. Ale zawsze mam matę ze sobą. Także tak. No ale naprawdę, ja jeszcze nigdy nie użyłem maty karpiowej pod rybę, trochę głupio się przyznać. Używałem jej do spania, do opalania się, ale nigdy nie podłożyłem jej pod rybę, bo później mi po prostu cały samochód napierdala karpiem. Więc jak jest trawa, to ryba nie wyjęta z podbieraka nie leży na piachu. Naprawdę, no tak mnie wkurwia, jak ja później następnego dnia wsiadam w samochód i po prostu jakbym do rybnego wsiadł. Także no, ja przepraszam wszystkich zatwardziałych karpiarzy. Mam kołyskę tam, mam matę i...
i nie używam. Nie no, oczywiście jakbym pojechał nad jakiegoś takie, wiecie, porządne łowisko karpiowe i tak dalej, no to jak byliśmy na przykład na Bielawie z kolegą, no to tam używaliśmy maty i używaliśmy kołyski w ogóle, nie? Bo to... No bo używaliśmy, no. Ale generalnie strasznie mnie wkurwia mnie to, że cały samochód mi później śmierdzi. No było blisko, było blisko. Już wyglądał jak... Wyglądał jak bersz. Także no przepraszam, jeżeli w ogóle tam obraziłem kogoś, kto używa maty i tak dalej, ale no... Co czują ludzie, gdy zabierają? No ja akurat jestem, wiecie... Chciał, nie chciał, jestem no-killowcem, bo po prostu nie lubię ryby jeść, no. Także lubię sobie siedzieć nad wodą, lubię patrzeć na wełki, lubię obserwować spławik, ale nie lubię jeść ryby, no. Jak chcę, to jakiegoś tam sobie pstrąga czy łososia kupię i zjem w domu, takiego, wiecie, z cytrynką, czy nad morzem prosto z portu sobie kupię, owszem. Ale na przykład tak jak byłem dzisiaj... Słuchajcie, na rybach i jakbym miał zabrać te ryby, które złowiłem i je zjeść, nie dałbym rady tego zjeść, nie? Po prostu sama myśl, że to jest ryba z Wisły, że wiem, że to jest ryba z Wisły, bo jakbym kupił ją w sklepie, to chuj, jakbym nie wiedział, że ona jest z Wisły, to bym ją pewnie zjadł. Ale sam dla siebie, jak widzę, w jakiej ona wodzie pływa i tak dalej, nie ma opcji, żebym to zjadł. Także dziękuję, zdjęcie, filmik, wiecie... Buzi w dupkę i do wody, nie? Klanu nie znajdziesz na konsoli, bo konsola ma inne serwery. Ja na konsoli nie mam. Ale jakby nie czuję urazy do ludzi, którzy zabierają rybę tam w ramach limitów i tak dalej, nie? To... Mają takie prawo i proszę bardzo, ja nie jestem jakimś tam zagorzałym no-killowcem. I doceniam ludzi, którzy są no-killowcami, jeżeli chodzi o ryby i wypuszczają, i dbają, i przestrzegają tych mat i tego wszystkiego. Bardzo, bardzo fajnie i bardzo się cieszę. Ale z drugiej strony nie mam nic do ludzi, którzy złowią sobie leszcza, czy złowią sobie karpia i biorą go do domu. Oczywiście, jeżeli można, no, jeżeli... Jest napisane, że nie zabiera gdzieś na łowisku szczupaka i sandacza, a ludzie je zabierają, no to trochę chujowo, nie? No ale... Ale jeżeli można zabrać sobie płotkę i inne ryby i sobie zabierają, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie te ryby zabierali. Nie wiem na chuj takie gówno jeść, ale... Proszę bardzo. A zobaczymy na robaczka. Bo nie mam główki dzikowej 3.0 ze sobą. Zobaczymy na taką czwóreczkę. Znaczy... Kurde, no widzisz... Ja mam z tym problem, no. Ja mam z tym problem z jedzeniem w ogóle takiej ryby. Z jedzeniem ryby hodowlanej, bo dla mnie ta ryba po prostu śmierdzi mułem, nie? Mazurskiej ryby też nie, na przykład nie lubię. Co z tego, że tam są wielkie zbiorniki, ale nie lubię. Aczkolwiek mam takie... Jak jestem na Mazurach, ja jeżdżę koło Mikołajek i jest coś takiego jak gospodarstwo rybackie Szwaderki chyba. I oni mają zajebiste ryby. O Jezu, tamto ja wędzone ryby i świeże ryby kupuję. Tylko oni robią coś takiego, że ryby przed sprzedażą są w specjalnie takim, wiecie, w zbiorniku trzymane.
niekarmione w bardzo dobrze napowietrzonej, czystej wodzie i one są po prostu przepłukane przed sprzedażą. O Jezu, i jakby takie ryby można było w Wiśle złowić, albo w jakichś jeziorach, to tak, to ja wtedy bym jadł ryby i ja bym zabierał. I ja bym zabierał wtedy ryby. Od czasu do czasu oczywiście, no nie wszystkie, nie to, żebym złowił 25 kg płoci i bym je zabrał na kotlety, ale... ale tak, jakby to były takie ryby z czystej, kurde, wiecie, przepłukane z tego całego syfu, w którym są hodowane i tak dalej przez kilka dni przed sprzedażą, to bym jadł. No z rybą jest taki problem, że ona nawet w gównie żyje, nie? Jak widać to na przykładzie Warszawy. No dzisiaj ja nagrywałem i po prostu taka piana na dwa palce, piana na dwie dłonie płynęła, kurwa, po prostu po tej Wiśle dzisiaj. I sobie myślę, no tak, no złowię ładnego karasia, albo złowię jakąś ładną rybę i co, i mam ją zjeść z czegoś takiego? Także no niestety, to nie lubię, no nie lubię, nie wiem. No ja jestem osobą, która nie lubi takiej ryby, także. Jeszcze szczupaka, drapieżną rybę to jest ryba, która jest czysta, nie wiem. No ona nie żeruje przednie, ona żeruje na innych rybach, także takie ryby to jeszcze... Węgorza, szczupaka, okonki, to powiem wam szczerze, że jak najbardziej. Sandacza nigdy nie jadłem, także nie wiem, jak jest z sandaczem takim złowionym przez siebie oczywiście, bo hodowlanego sandacza to jadłem. Ale tak jak na przykład niektórzy zajadają się karpiem, no nie, to zupełnie nie moja ryba, no nie. Dużego konia to też bym nie jadł. Dużego konia bym wypuścił, niech się rozmnaża skubaniec i tam przekazuje swoje dobre geny dalej. Ale na przykład, jak to już co wam wspomniałem, ja jeżdżę na wakacje często, tak tydzień, dwa tygodnie koło Mikołajek, to przyjeżdża taka kurwa zgraja ludzi z Ostrołęki i oni wpierdalają wszystko, słuchajcie, co złowią. Czy okonek ma 7 cm, 15, 20, 30. Z takich małych 10-centymetrowych okonków to, wiecie, tylko przeskrobią, kurde, i całe wrzucają na tłuszcz po prostu i takie, wiecie, fryteczki sobie robią, nie? Można? Można? No można, no, tylko dlaczego to nie jest berż? Ja się pytam, gdzie jest berż? Na razie mamy sandacza. Także jest taka chmara. I co najdziwniejsze, to są ludzie z Ostrołęki, czyli ludzie gdzieś, którzy są wychowani, kurde, no nie wiem, gdzieś między tymi jeziorami, no bo jednak ta Ostrołęka już ma blisko, kurczę, do jezior i tak dalej. Słuchajcie, ich przyjeżdża obecnie to jest ze 40 osób. I wszyscy się myją szamponem, mydłem, jakimiś odżywkami i tak dalej, wiecie, w jeziorze. Oni przyjeżdżają na łąkę. No, my też tam jeździmy, tam nie ma prysznica. Ale my sobie kupiliśmy termę, zbiliśmy sobie taki normalny prysznic pod lasem. Odprowadziliśmy rurę tam, gdzie trzeba, do kibelka, do ścieków, podłączyliśmy, bo kibelek jest, ale nie ma prysznica. Jeździmy na takie pole namiotowe, tylko, wiadomo, kempingowe, nie? Właśnie po to, żeby mieć ciszę, spokój, po prostu dookoła jest las, kawałek polany nad całym jeziorem, tam nikt nie przychodzi, tam nikt się tym nie zajmuje. Jest kibelek, jest ten, zrobiliśmy sobie sami prysznic i chodzimy się kąpać. A przyjeżdżają ludzie, którzy przyjeżdżają tak naprawdę stamtąd, no bo oni mają 100 km do Mikołajek. I z mydłem, ze wszystkim, zęby myją, szampony i tak dalej, mydło.
w jeziorze. Wiecie, 40 osób, oni przyjeżdżają na 3-4 tygodnie. Co miesiąc 40 osób, rano, wieczorem biorą kąpiel w jeziorze. I teraz jak sobie tak pomyśleć, takie śniardwy, ile osób tak robi i później sobie dopiero zadać pytanie, gdzie są te ryby w Polsce, nie? Kurwa, jeszcze tego gówna nie było, jak sum. Tak blisko. No i my później sobie możemy gadać, że kurde, no nie ma tych ryb, bo zarybienia słabe, bo to słabe, bo wędkarze, bo rybak, ale ile osób na żaglówkach parkuje po prostu w lesie, na Mazurach i myje naczynia, samemu się kąpie mydłem, żeby nie płacić w porcie za postój, po prostu w jeziorze, nie? Także, bo my tam jeździmy już naprawdę, ze 20 lat to jeździmy spokojnie na te Mazury. I kiedyś tam po prostu było nas 8 przyczep kempingowych. Obecnie przyczep kempingowych w sezonie jest z 15, 16, no i plus ta cała Ostrołęka, która jest w namiotach, no to no to tam jest jeszcze, kurde, no z 20-30 namiotów obecnie, nie? No ja rozumiem, ale... Ale wiecie, oni też mają łódkę. Oni na przykład codziennie jeżdżą, znaczy jeżdżą, codziennie pływają, no bo mają łódkę, to pływają. Rano, wieczorem na ryby. I oni biorą wszystko. Biorą wszystko, co złowią, to wszystko zjadają. Bo sobie wiecie, do piwka wieczorem, do ogniska, do grilla. Złowią 20 okoni, 30 okoni, no to zjedzą te 30 okoni, każdy po jednym i sobie zje, nie? I to samo robią, że spotykamy się i narzekają, że a, bo my 30 lat temu, jak tu przyjeżdżaliśmy, to kurwa, tyle okoni, całe wiadro nałapał, a teraz rano, wieczorem pływają i oni mają ledwo tam pół wiaderka okoni, nie? Ale już nie patrzą na to, że biorą wszystko, wszystko jak idzie, że używają mydła, tyle chemii, wszystkiego w tej wodzie, nie? Kolejna sprawa taka, że my tam jeździliśmy kiedyś. No my mieliśmy jakąś tam łódeczkę, silnik, tam wiecie, 8 koni spalinowy. Głównie po jeziorze pływały żaglówki, jakby tam się nic nie działo, było cisza i spokój. Obecnie Mikołajki, ile to jest, 220 km od Warszawy, niecałe chyba 300 od Gdańska. Tam jest taka masakra, że ja w zeszłym roku jak chciałem sobie połowić na spławik, nie dało się połowić na spławik, nie? Tam motorówki co chwilę, to skutery, to ktoś na nartach, to ktoś na kółku się ciąga. Tyle ludzi po prostu nas woziło sprzętu na te Mazury, że jeżeli nie pojedzie się na jakieś tam jeziora, gdzie jest strefa ciszy, że tylko elektryczne silniki, to masakra. Tam gdzie my, kiedy 20 lat temu, gdzie tam można było odpocząć i był spokój, tak teraz 8 rano, kurde, a tam już wiecie, dzieciaki się ciągają skuterem na kółku, motorówką i naprawdę dzieciaki, to są ludzie, którzy nie mają uprawnień, jest przepis, że ileś tam metrów od pomostu nie można się ciągać i tak dalej, no bo wiecie, ze względu bezpieczeństwa, nie? A oni przy samych trzcinach po prostu, 20 metrów od brzegu jedzie przy samych trzcinach na nartach, bo jak się wyjebie, to żeby na płytkiej wodzie, a nie na głębokiej. I to jest, no znaczy to jest ogólnie, wiecie, to jest po prostu jezioro, nie? Są dopuszczone silniki spalinowe i tam ludzie, wiecie jak to jest? No Mikołajki to już się zrobiło takie, kurde, nie wiem, fancy miejsce swego czasu, to jest ruciane Mikołajki, tam niektórzy to pływają, kurde, takimi, wiecie, no nie wiem, to już można nazwać okrętami, to są takie jachty, którymi można po morzu po prostu pływać, zamiast sobie po prostu po morzu śródziemnym pływać, to on sobie przypływa do Mikołajek, nie, i ci zapierdala takim statkiem, który, nie wiem, tam ma dwa silniki po 150 koni, po 300 koni, no po prostu, no taki wyjebany, kurwa, dom po prostu na wodzie i on ci tym przepływa 40 metrów od pomostu, nie, że masz, kurde, masz 30 centymetrów do wody na pomoście i jak on przepłynie tą łódką, to jest taka fala, że ci pomost zalewa, nie?
Także kurde, no... No zmienia się na wielki minus niestety. To, co kiedyś było fajne tam, no to teraz... W tym roku już chyba nawet nie pojedziemy na te Mazury. To tak. Jeżeli chodzi o wakacje, bo byłem w tamtym roku i... Przez tydzień wykupiłem sobie pozwolenie na łowienie i powiem wam, że chyba ze 3 dni połapałem, bo się nie dało. Nęcisz sobie miejscówkę, kurczę, i za chwilę ci motorówki pływają. Wypłynąłeś sobie łódką, to robią taką falę, że tej łódki mało ci nie przewrócą. I zrezygnowałem po prostu, nie? Powiem ci, że w Gołębieskim, no nie wiem, czy Gołębieski zrobił swoje, bo kiedyś tam na basen pływaliśmy, chodziliśmy popływać. Ale to jeszcze było, zanim była wojna, to głównie byli tam Ruscy. Naprawdę, połowa basenu w Gołębieskim to byli Rosjanie. I nic nie bierze? No to spróbuj w inną godzinę. Weź zrób tak, żeby był szczyt brań, żeby był. Spróbuj sobie w nocy, spróbuj sobie w dzień. No mi akurat wtedy walnął o 5 rano. Tylko też ważna jest pogoda. Dobra, spadam. Wake up o 4. Trzymaj się Kasper. Kiedy next life można się spodziewać? Nie wiem, bo ja teraz jestem kurwa tak zajebany, że... Daj spokój. Ciężarówka ma mniej roboty niż ja obecnie. Ja jeszcze tak mam tyle rzeczy, które muszę zrobić i jakoś nie mogę ich zrobić, to jest... No nie jestem w stanie, Kacper, powiedzieć, kiedy będzie odcinek, kiedy będzie live, to jest coś co ja sam nie wiem, no. Także tutaj mogę jedynie podziękować za waszą cierpliwość. Ale niestety kompletnie nie mam pojęcia. Z doskoku, tak, dokładnie. Wiesz co, ja nie pamiętam jaka tam była na tym filmie pogoda, jak ja go łowiłem, nie? Ale to możesz sobie zerknąć. A jak nie, to ja myślę, że najprościej będzie tego suma złowić po prostu w nocy, nie? Ewentualnie w dzień w szczycie brań, ale nie to, żebyś tam sobie przewijał dzień za dniem, bo szkoda tracić po prostu te monety dodatkowe, te bitcoiny. Także spróbuj sobie w nocy złowić tego suma, jak jest wysoki szczyt brań i wtedy powinien uderzyć. To nie jest tak, że to jak ja go złowiłem o 5 rano, to on będzie brał tylko o 5 rano, nie? To zapomnij. Znaczy zapomnij, to... No to po prostu tak nie jest. Dobra, lecimy od nowa. Spróbujmy dorwać tego tą gnitę. Kurwa. Sum to akurat taka ryba, że ona czy dzień, czy noc, to ona jest aktywna, jeżeli chodzi o pobieranie pokarmu, także w tej grze też możesz złowić właśnie suma i w dzień, i w nocy. Bardziej liczy się miejsce niż czas, nie? Przynajmniej na tych łowiskach takich, no bo wiadomo, że jak masz łowisko Anglia, to w Anglii akurat, jeżeli chodzi o miejsce i czas, to i pogodę, to jest wszystko razem ze sobą fajnie współgra. Na innych łowiskach to głównie liczy się miejsce, nie? O! A, to chyba będzie znowu za bardzo walczy jak na 2-kilogramowego. Wiesz co, ja głównie łowię na feder, jeżeli chodzi w tej grze o jesiotra. Szczególnie na delcie. Ale jesiotry łowisz tak płytko, że jak weźmiesz spławik, ustawisz duży grunt, to również złowisz bez problemu, nie?
to tak działa, że medalowy sam też, no tak. Bez problemu, czy weźmiesz sobie spławikówkę, czy weźmiesz sobie tak naprawdę fiderek, to i tak ustawiasz sobie przynętę tak, żeby leżała na dnie. I tak naprawdę masz to samo, nie? O co? Bo zaraz pójdziesz spać. Zaraz się skończy dzień dziecka. Znaczy to nie chodzi o to, że wiesz, ciszę i spokój, bo jak ja chcę ciszę i spokój, no to wystarczy, że ja sobie pojadę zamiast do Mikołajek, to pojadę sobie do Spychowa i nie ma problemu, jest tam strefa ciszy, czy tak jak jadę w kwietniu na Leleszki, tam też jest strefa ciszy i tam tylko wiecie, tam tylko żaglówki pływają, kajaki, elektryczne silniczki, wędkarze i nie ma problemu. Tylko po prostu chodzi mi o to, że to jest takie miejsce, gdzie cała moja rodzina jeździ, nie? My tam jeździmy, nie wiem, 7 mamy przyczep obecnie i po prostu to jest taki rodzinny spędzik, który zawsze był bardzo miły, ale obecnie poza tym, że to jest rodzinny spędzik, to jakby nie ma tych żadnych plusów takich wypoczynkowych, nie? Nie, no to pewnie. Nie no, jakbym miał znowu 13 lat, to miejsce byłoby świetne, no. Ale że mam więcej lat i oczekuję czego innego, to miejsce przestaje być świetne, no. Tak jak wiecie, mój brat czy moja siostra mają jedno dziecko, dwoje dzieci i... No i oni mają... No znaczy, no nie wiem co oni mają, bo ja nie mam dzieci. Może dlatego mi to nie pasuje po prostu. Ale wiecie, no ja chcę sobie posiedzieć z wędką na powoście, a tam dzieciaki w kółeczkach we wszystkim, kurde, to mi skaczą do wody, to pływają, to wujek zobacz, to wujek tamto, sram to, nie? A ja chcę mieć ciszę i spokój. No jak my byliśmy dzieciakami, nikt nie łowił. Ja łowiłem z moim bratem ryby i nikt więcej, kurczę, nie łowił tam ryb. I jak oni już o godzinie 19 przestali się kąpać, to ja sobie mogłem siedzieć spokojnie z Piotrkiem, z wędeczką i całą noc do rana sobie łowić ryby, później spać i tak dalej, wiecie, i sobie odpoczywaliśmy. W ciągu dnia mogliśmy się pobawić, a wieczorem był spokój, pomost był wolny, a obecnie ten pomost nie jest wolny, no. Także tak. No nie powiesz pięciolatkowi, że spadaj mi teraz z pomostu, bo wujek łowi ryby, nie? Tylko raczej jest takie, słuchaj, no mam tu dla ciebie wędeczkę, kupiłem na AliExpress, jest kołowrotek, chcesz połowić, no to chodź. No i ci rzuca po trzcinach, jeden spławik, drugi spławik, trzeci spławik. Już masz ochotę go tam wpierdzielić do tej wody po te spławiki, żeby ci powyciągał, no ale przecież nie możesz. Tylko jest wujek, daj spróbować. No i masz, no próbuj, no. To już jak mam dać swoją wędkę, to wolałem kupić dodatkowy zestaw i na razie czego mieć go przy sobie po prostu. Jak przychodzi Leon, to mówisz,
idź do cioci Gabi, da ci wełnutkę i przynieś. No i jak ma coś zniszczyć, to kurwa zestaw za 40 zł, a nie za tam wiecie 500 zł, nie? I niech się bawi. I niech sobie łowi te ryby, chłopaczek. No medalowy berszcz! Ty gnido! Wołaj unikatowego berszcza mi tu. I to raz. No tak, tak, 8-7. No to, to jest też kreatywność mojego rocznika, nie? No niestety młody ma takiego tatę, że nie łowi jego tata ryb. U mnie w rodzinie, słuchajcie, to jest niezłe. Ja mam, mam dwóch braci rodzonych. Mam trzech braci ciotecznych. Mam już dwóch szwagrów. I nikt nie łowi ryb, słuchajcie. Łowię ryby ja, mój brat, ale bardzo rzadko łowi ryby. Głównie na komercjach, jeżeli ja mu przywiozę sprzęt, bo on nie ma nawet spławika swojego. Także tak, po prostu szkoda mu hajsu, żeby wydać. Łowi mój wujek, ale mój wujek to jest stara szkoła wełtkarska, czyli ja nie lubię z nim łowić, bo po prostu robię wtedy za kierowcę. także tak. No i mój ojciec łowi razem z wujkiem najczęściej. Także łowię tak naprawdę, jeżeli chodzi o łowienie ryb, to łowię sam. I to jest problem. Mam jednego kumpla, ale on teraz ma też dużo roboty. Drugi kumpel przeprowadził się do Krakowa, z którym tutaj trochę na karpie jeździłem w zeszłym roku. I poznaliśmy się w ogóle na YouTubie niechcący, tak? I spotkaliśmy się, bo też z Warszawy. Troszeczkę sobie powędkowaliśmy, no ale w tym roku już przeprowadził się do Krakowa rozwijać tam swoją firmę. No i tak. No tak. No to ja też głównie jeździłem, wiecie, no z właśnie z ojcem i z wujaszkiem jeździliśmy głównie na ryby. No ale wiecie jak to jest. Dopóki jesteś małym skunksem, który ma tam 13-14 lat, to jeździsz sobie ze starszymi na ryby i sobie łowisz ryby, nie? A jak skończysz 18 lat i zrobisz prawko, to jakby... No kurwa, zajebiście. To jakby twoja rola tutaj w życiu rodzinnym, wędkarskim się zmienia i to znacząco. Kto jest, tak jak mówisz, że jesteś 8-8 rocznik, to już to wiesz o co chodzi, nie? No kurwa. No już jeżdżenie na ryby się robi mniej przyjemne, bo jak miałeś 16 lat i nie miałeś prawa jazdy, mogłeś sobie wypić piwko, no bo byłeś z ojcem, byłeś z wujkiem, no co, no nie dadzą ci się napić piwka, no dadzą ci napić piwko. Zjadłeś sobie kiełbasę z grilla, zjadłeś, połowiłeś sobie ryby, przywieźli cię do domu, przespałeś całą drogę, zajebiście, nie? Skończyłeś 18 lat, zrobiłeś prawo jazdy i co? Słuchaj Tomek, no jedziemy na ryby i jedziesz tam, impreza zaczyna się w samochodzie, szykowanie sprzętu, przynieś to, przynieś tamto, w czasie wędkowania no nie możesz sobie nawet piwka wypić, no bo trzeba jechać w razie czego po robaki do sklepu i nie tylko po robaki, po zalewajkę też, no i później ktoś musi cały sprzęt wędkarski łącznie z tymi dwiema śpiącymi osobami. Ty spałeś za dzieciaka, teraz trzeba starszyznę przywieźć. Teraz oni śpią. No i niestety. No i jakoś tak było, że jak byłeś gówniarzem i jeździłeś z kimś na ryby, to jeszcze ryby brały, a jak jeździsz sam na ryby, to ryby nie biorą. To jest najgorsze.
Bo ja kiedyś to i potrafiłem karpia na pusty haczyk, że aż mi się nudziło na tych rybach, bo już sprawdzałem nawet. Wiecie, było tak dużo brań, że ja już po prostu na spławik nie zakładałem robaka, wrzucałem do wody i patrzyłem, czy ryba weźmie i kurwa brała, nie? A teraz zakładasz jednego laftersa, zakładam, kulkę proteinową, no nie działa, to zakładam, miód, malina, truskawka, czekolada, chuje mu je dzikie węże, no nie działa, nic nie wchodzi, nie? Siedzisz, nie ma ryb. Na rybach ważne jest rypanie. Nie mam łóżka karpiowego. Także... Nie mam z kim jechać na te ryby, no. To jest najgorsze, bo jeszcze bez łóżka można sobie poradzić, no. A tu nie ma, nie ma. Miałem koleżankę w pracy, ale ona tylko ze spinningiem, to nie usiedzi w miejscu 5 minut. Dwa rzuty zrobi, ona już biegnie dalej. To mnie to wkurwia takie coś. No to ja nigdy nie miałem tak, żeby być narwanym za kółkiem. Znaczy, jak byłem małolatem i nie miałem swojego samochodu, to powiem ci, że no lubiłem od czasu do czasu się przejechać, no bo kto nie lubił sobie tam wziąć samochód i pojechać, ale teraz mam już 18 lat prawo jazdy na osobówki, 9 lat na motocykle, 3 na ciężarówki. Jakoś tak, jak już jadę ze starszyzną, to nie chcę mi się robić za kierowcę. Ja już, kurde, bo ja już mam więcej kilometrów wyjechanych, kurde, przez te 18 lat niż oni przez lat 40, nie? Ja już tak raczej z obowiązku jeżdżę samochodem niż dla przyjemności. Dla przyjemności to jeżdżę motocyklem. Bo to mi sprawia jakąś frajdę, ale tak jak za mało lata samochodem, to już nie. Jeszcze moto jakąś taką frajdę ma, że mi sprawia jeżdżenie. Ale już też takie na przykład jeżdżenie po mieście nie sprawia mi frajdy. Jak motocyklem w Chorwacji byłem, w Sarajewie, to takie wyprawy to spoko, ale takie jeżdżenie z punktu A do punktu B po mieście tutaj w koło komina, to już też z tym jest problem. Raczej takie dłuższe wycieczki sprawiają mi frajdę na moto. Taka koleżanka to skarb. No, kurde, ja z nią byłem raz na rybach, ale mnie to na przykład denerwowało, że ona tak, wiesz, 2-3 rzuty, dobra, idziemy dalej, 2-3 rzuty, idziemy dalej. Mówię, kurwa, my więcej chodzi niż łowimy tych ryb, nie? Ja to wolałbym jeszcze tutaj, wiecie, porzucać z lewej strony, z prawej strony, do przodu trochę, przy warkoczu. A tu tak, dwa rzuty tu, dwa rzuty tam, dobra, idziemy dalej, nie? Siemaneczko Maciej, siemaneczko. No ja nie jestem przepisowym kierowcą. Ale tak, no tak jak mówisz, jak zdałem prawko, jak miałem 18, nie, jak ja miałem, ja akurat zrobiłem prawko, jak miałem 19 lat,
To jak najbardziej. Lubiłem sobie pojeździć samochodem, ale wiecie, nie to, że tam zawieźć starszyznę na ryby i przywieźć, kurde, tam podchmielonych. Tylko lubiłem na przykład sobie wziąć samochód i pojechać, po prostu się pokręcić na przykład wieczorem po mieście, czy z dziewczyną, kurde, na drugi koniec miasta pojechać do McDonalda. To jak najbardziej, że lubiłem. Oczywiście fajnie było mieć furę, czy na studia sobie podjechać, wiecie, na jakieś żarcie z dziewczynami w czasie przerwy sobie wyskoczyć, no to jak najbardziej tak, jak najbardziej wtedy w tych latach furę mieć i to jak najbardziej. Czy jak kupiłem swój pierwszy samochód, to co weekend na Mazury pod namiot z dziewczyną? Oczywiście, że tak, żaden problem. W piątek wieczorem po pracy i w niedzielę wieczorem powrót do Warszawy, no. Owszem, tak, jak najbardziej, ale po 18 latach jeżdżenia, wiecie, samochodem, z czego tak naprawdę całe swoje życie, czyli, no to nie całe swoje życie, przepraszam, 18 lat mam prawo jazdy na B, 18 lat w tym roku, no, a 15 lat mojej pracy to jest jeżdżenie samochodem. Także jakby dla mnie samochód to jest cały czas, odkąd tam miałem 20 chyba 1 lat czy 22 lata, zacząłem pracować na lotnisku i na lotnisku w Warszawie cały czas jakby twój główny środek pracy to był samochód, bo trzeba było od samolotu do samolotu jeździć i tak dalej. Później jeździłem z towarem po Warszawie, później jeździłem z towarem po kraju, zrobiłem sobie na ciężarowe. Nie na tiry, tylko na solówki sobie zrobiłem prawo jazdy. Także na C sobie zrobiłem prawo jazdy i tak naprawdę tych kilometrów człowiek tłucze i tłucze i tłucze, więc jakby taka jazda samochodem dla frajdy to mnie nie cieszy. Jakby lubię jeździć samochodem, nie mam problemu z jeżdżeniem samochodem, ale no ja już mam, na swoim koncie mam naprawdę dużo kilometrów, nie? No ja na szczęście rozbiłem tylko 3 samochody. I na szczęście nigdy z mojej winy. No, ale tak. No jest, no parę głupot się też zrobiło, no za kółkiem, których by się, kurde, nawet lepiej nie wspominać, ale nawet na Mazurach, kurde, jeździło się po pijaku furą po tych mazurskich drogach, bo człowiek myślał, że ma przejechane, kurwa, 100 tysięcy kilometrów, to spokojnie sobie pojedzie. No i na szczęście nic się nie stało i teraz można się z tego śmiać, że się tam do lasu pojechało, wiecie, parę pieńków, kurde, z tych po prostu zajumać. Znaczy zajumać, no pożyczyć, no, z leśniczego. I później się spieprzało sam szybko. Wszyscy cali, wszyscy zdrowi, blacha niepogięta, ale no głupota po prostu. No robiło się, no każdy robił głupie rzeczy, no. Młody czy stary? No ja na szczęście jako młody robiłem. Bo jako stary mógłbym nie mieć tyle farta. Ale tak, dokładnie tak. To są dobre wspomnienia, jak się spotykasz z tymi, z którymi to przeżywałeś, nie? No nie, ja to kurde miałem polóweczkę z 99 roku. To ja chyba ze 3 lata temu dopiero ją zezłomowałem, bo już po prostu się zamknąłem klapy od bagażnika, jak jechałem na ryby i mi szyba wyleciała. Okazało się, że szyba jest droższa niż cały samochód. A to było takie dobre auto, to było. Tam nie było, tam było zero elektroniki. Nie było klimatyzacji. Co latem akurat przeszkadzało, ale zimą brak klimatyzacji to było coś pięknego, bo po prostu przejeżdżałeś 4 km i ciepełko, kurde,
ciepełko takie waliło do środka, że szok. Można było prawie na golasach jeździć zimą. Także tak. No ale nie powiem, trochę tą polóweczką, silnik 1.0 się na Mazury się pojeździło, kurde. Co tydzień w gaziku, to jeszcze gazik był wtedy, kurde, za niecałe 2 złote, jak ja jeździłem na Mazury. Człowieku, w gazie 1.0, dziewczynę za kolano, 120, szyby otwarte latem i ogień, kurka wodna. Namiot na siedzeniu, grill, zakupy w Biedrze, w Łomży i proszę, no, śmiało można do Mikołajek lecieć. No ja akurat miałem cały tył otwierany, także fajnie w tej polówce, że cała klapa się do góry podnosiła, więc suszarka była po prostu na klapie, wyciągało się tylko żarówkę z tyłu, żeby się akumulator nie rozładował i można było śmiało sznurki na klapie z tyłu powiesić i naprawdę duża suszara była z tego. Także jak pod namiocik jechaliśmy, to tak, to złotko. I człowiek, kurwa, w takiej małej polówce dwudrzwiowej się rozłożył fotel, noc przekimał, jak był młody, a teraz mam łóżko 2x2 w pokoju i mi niewygodnie, kurwa, i plecy bolą. No. No tak, nie no, ja już przy 130 to oczy zamykałem, to już ten pasażer musiał prowadzić. Bo się bałem, czy się nie rozleci mi ta polóweczka, ale 1.0 polóweczka w gazie, kurde, 140 leciała. No to jak ja jechałem 7 trasą, bo jeszcze nie było trasy, żeby sobie polecieć, kurde, to starą 7, świat i ludzie, kurwa. Ciężaróweczki się łykało, a i nie jednego Mercedesa, co jechał przepisowo 70, się łyknęło tą polówką, która się ledwo trzymała, nie? Oj. Dajcie spokój, człowiek zarabiał połowę tego, co zarabia teraz. Nawet mniej niż połowę tego, co zarabia teraz. I na Mazury pojeździł, kurde, i odpoczął, i piwka popił, i ze znajomymi się pospotykał, a teraz... Teraz ciągle na wszystko brakuje hajsu i czasu. Przede wszystkim to czasu brakuje, bo jeszcze hajs to się znajdzie, ale na nic czasu nie ma. No u każdego są dobre czasy, nie? Kurczę, to się tak... Nie wiem, wtedy to się tak wydawało jakoś tak normalnie, a jak sobie teraz tak powspominam, że faktycznie te 15 lat temu to człowiek jakoś tak, kurde... I się chciało, i kurczę... Teraz nie wiem, czy by mi się chciało pojechać w piątek wieczorem na ryby, znaczy na ryby, na Mazury samochodem, żeby w niedzielę po południu wrócić, bo to nie ma kiedy odpocząć i w ogóle, nie? Także, ale powiem wam, kiedyś majty dobrze obsrałem, oj, i to kurde, ja po prostu myślałem, że mnie starzy zajebią, a nie tyle starzy moi, co starzy mojego znajomego, ale to powiem wam za chwilę, tylko wrócę, kurwa, gdzie to jest?
No i co? I nieźle, co? Grubo, kurwa. Nie, dobra, już... No już wam mówię, ale... Chodzi o to, że... Za mało lata. Ja miałem ze 20 lat, wtedy ze 21 lat. Wziąłem sobie od znajomego kolegi, nie było od kogo wziąć samochodu. No to wziąłem od jego rodziców samochód, żeby jechać na... Po prostu na żarcie wieczorem do Mikołajek, nie? A jako, że jestem najstarszy jakby tutaj z dzieciaków, że tak powiem, z dzieciaków w rodzinie, no to oni nam pożyczyli samochód, no bo mojego samochodu nie było, bo ojciec pojechał tam do Warszawy do pracy, ich ojciec tam pojechał, siostry i tak dalej. No nie było innego samochodu, wzięliśmy sobie od znajomych z Bożencina właśnie furę, Opla Zafirę, pamiętam, Opel Zafira to chyba takie ala minivan jest coś takiego, to chyba to była Zafira, tak mi się wydaje. No i jak wracaliśmy już z tych Mikołajek, w lesie zjechałem z głównej drogi, no i Mateo, Leon, pozdrawiam, jeżeli będziesz to oglądał, bo wiem, że to sami oglądasz. No mówię, daj się przejechać. No ja mówię, no dobra, no to masz, no kurde, w sumie wiem, że samochodem umie jeździć, bo mu tam ojciec, czy po drewno, czy po co tam do lasu na ognisko dawał ten samochód bez problemu. Chłopak, kurde, ogarnia jeżdżenia autem i to nie będzie żadnego problemu, nie? No i na to nasze pole namiotowe był taki sobie zakręt. Najpierw w lewo i później łuk w prawo i takie dociśnięcie w prawo. No i my już sobie ten łuk w lewo przejechaliśmy, no i nagle Mateusz mówi, kurwa, ja wam pokażę, jak się na ręcznym jeździ, bo tam taki piach był i w ogóle, nie? I on mówi, ja wam pokażę, jak na ręcznym się jeździ. No i on tą Zafirę, kurwa, redukcja, gaz, i on jedzie. Na zakręcie, łapa do góry, samochód, kurwa, na dwa koła, ja mówię, ja pierdolę, zabije nas. Normalnie stanęliśmy na dwóch kołach, bo nagle się okazało, że tam nie jest piachu trochę, tylko jak my jeździliśmy powoli, to było trochę, a jak się jechało szybko, to się okazało, że pół koła się zapadło w tych piach, takie kolejny były. I zatrzymaliśmy się, słuchajcie, pojechaliśmy po prostu takim łukiem nagle w prawo, w las i zatrzymaliśmy się tak, że ani pasażer, ani kierowca nie mogli otworzyć, między dwa drzewa wjechaliśmy, nie mogliśmy otworzyć drzwi. Lusterko nawet się nie drasnęło, po prostu stanęliśmy między dwoma drzewami tak, że nie dało się po prostu z niego wysiąść. Ani otworzyć lewych drzwi, ani otworzyć prawych drzwi. I ja powiem, człowieku, zbroja wtedy obsrana, ja już widziałem, co starzy powiedzą, jak my powiemy, że kurwa 20 metrów od pola namiotowego rozjebaliśmy od drzewo samochód, bo Mateuszowi dałem się przejechać kawałek. No, Leon, on miał taką ksywkę, Leon Zawodowiec, no. Ale człowieku, to był chyba cały fart na całe życie już wykorzystany, że wjechać do lasu między dwa drzewa i po prostu nie było nic. Nawet jednej najmniejszej ryski, nawet komara nie zabiliśmy, nie? Ale już mu nigdy więcej, jak brałem samochód, nie dałem się przejechać. Kurde, no grubo było. No, troszeczkę ją okroiłem, ale tak, ale historia generalnie jest ta sama, no. Ja wtedy miałem, kurde, no... Ja byłem w szoku, wiecie, wycofaliśmy po prostu z między tych drzewek furę i zanim pojechaliśmy, to oczywiście zamieniliśmy się miejscami, nie to, że Mateusz jechał, ale kurde, no ja to byłem obstrany, to była tajemnica, ja wiem, z 10 lat to był temat nieporuszany w ogóle, tylko tam wiadomo, jak my młodzi sobie byliśmy tam na jakimś grillu, piwku, to się czasem z tego pośmialiśmy, ale... Ale kurczę, tak. No, rodzice się dowiedzieli, bo się dowiedzieli, ale oni się dowiedzieli, ja wiem, z 15 lat później. No, także kurde. Także tak. No ja swoim samochodem, jak ja na przykład byłem, to
z jednych takich rzeczy, z których jestem wcale nie dumny, to to, że jak pojechaliśmy z Gabryśką, pamiętam chyba pierwszy nasz wyjazd w góry, pojechaliśmy Udes, nie pamiętam gdzie to było w górach. To nieważne, ale stwierdziłem, że pokażę Gabryśce, jak się, wiecie, na zamrożonym, za takim zaśnieżonym parkingu kółeczko robi samochodem, nie? No i skręciłem koła w lewo, ręczny do góry, ja odpuszczam ręczny, a co robi mój samochód? On robi sobie drugie kółeczko, trzecie kółeczko i się zatrzymał. I zatrzymał się też tak, że zrobiliśmy trzy kółeczka i nie uszkodziliśmy żadnego samochodu na parkingu. Po prostu na środku jakoś tak, kurde, wystrefowaliśmy, że zrobiliśmy trzy kółeczka niechcący i się zatrzymaliśmy na środku. Centralnie na środku, kurczę, po prostu. Także nigdy więcej już z Gabryśką też zimą na ręcznym nie jeździłem. Także, kurde... Chciałem pokazać, jak się po prostu zawraca na ręcznym, no i zamiast zawrócić na ręcznym, to jeszcze zrobiłem w sumie 2,5 kółka poza tym, co planowałem. Także dostałem opierdol i grzecznie pojechałem do domu. Jedyne co, to dostawczymi samochodami grzecznie jeżdżę. Tam jestem bardzo przepisowym kierowcą, bo płacą za godzinę, więc nie ma się gdzie śpieszyć. No, na motocyklu też mi się zdarzyło, że na trasie mnie wypchnęli za linię i po prostu ledwo się zmieściłem, że miałem takiego wielkiego sińca na łokciu tutaj, bo urwałem lusterko. No ale to też moja wina, bo tam ponad dwie paki zasuwałem motocyklem i gościu zmieniał pas i... No nie spodziewałem się, że on mnie nie zauważy. No i wyjechałem już poza białą linię, ale lusterko mu urwałem, kurde. No ale śpieszyłem się akurat na dziarę wtedy do znajomego. No i wtedy też poznałem Gabryśkę. Także kurde, ale wtedy też miałem... Sprawdzałem, czy kurwa nie obsrałem gaci, nie? Bo to jednak w Warszawie jechałem chyba ze 230 wtedy. I kurde, grubo było. Ale tak to jest, jak młody łepek kupi sobie 600. Tak, tak. Dostawczakiem bardzo fajnie się. Chociaż dostawczakiem sprawdzałem, jak pracowałem na lotnisku. Tam też mieliśmy takiego dużego Opla siedmiosobowego przedłużanego. Nie pamiętam, co to był za Opel. A już nieważne, tak dawno było, że w zimę sprawdzałem, on miał napęd na tył i sprawdzałem, jak taki duży bus siedmiosobowy jeszcze ze sporym bagażnikiem, jak on sobie daje radę, jak mu się da, bo miał 3,5 litrowy silnik, tam było co depnąć w nim, kurde. Ale tak jak już, jak odpowiadałem za towar, to już wiecie, przepisowy kierowca. Nie dość, że płacą za godzinę, to jak jest 60, to jedzie 60. W zimę jak jest 60, to jedzie 30. Żeby nic się nie stało. Także na moto też parę przypałów miałem. Ale jakoś niedużo. No, inaczej się. Kurde, inaczej się jeździ. 200 motocyklem to masz wrażenie, że jedziesz już takim, kurwa, no takim przecinkiem po prostu. Nic nie widzisz. Jeden pas widzisz przed sobą, takie masz zawężenie wzroku. Samochodem 200 lepiej się jedzie. Masz taki dużo większy komfort, jak jedziesz 200 samochodem, a jak jedziesz 200 motocyklem. Ale jednak dużo frajdy więcej daje 200 motocyklom.
Nie wiem dlaczego, ale jakoś to jest takie kurde. Jaja rosną po prostu, no. Nigdy nie jechałem 300, więc nie wiem jak to jest, jak jaja maleją, ale przy dwóch to rosną. A my tu gadu, ale chyba tego Bersza faktycznie dzisiaj nie zmówimy. No to znowu będzie unikatowy, kurde, sandacz pewnie. No ja z takich przypałów, poza tym co urwałem to lusterko, to jeszcze miałem taką akcję, że kurde wjeżdżałem na autostradzie, na zakręt w lewo, na zjazd z autostrady. Znaczy jakby zjazd z autostrady na kolejną autostradę, po prostu wiecie, taki bezkolizyjny przejazd. No i ja sobie wjechałem dość szybko i... No i za zakrętem okazało się, że jadą dwa samochody obok siebie, bardzo wolno, bo ja tam sobie ze stówkę wszedłem, ale to już tak, że przytarłem, kurde, po prostu w motocyklu przytarłem, kurde, ten, jak to się nazywa, podnóżek. Także tam ten zakręt był, no nie jak w MotoGP, ale już czułem się jak w MotoGP wtedy, nie? Wiecie, taki amatorski zakręt, zejście na kolanko i ja tutaj jestem 70-80 na godzinę. Przyhamowałem i nie wiedziałem co mam robić, jak zobaczyłem te samochody, które jadą tam z 50, po prostu dałem gazu i dobrze, że to było szerokie pasy, bo po prostu między taki złożony w zakręcie, wiecie, tak kurde na kolanku między dwoma samochodami przejechałem, ale kurwa później jak sobie o tym pomyślałem, to mówię, co za debil, po prostu zmieściłem się na środku ledwo co między tymi dwoma samochodami. Tak, taki... Czułem się kurwa jak Valentino Rossi, bez kitu, nie? Tylko później miałem takie, no, tylko to ostatni wyścig mógł być. A jaką masz drugą wędkę? Bo to jest pytanie. Siemaneczko, WinRP. Nie wiem jaką masz wędkę, także nie mogę ci odpowiedzieć, bo może kupiłeś sobie wędkę, na którą... trzeba łowić na przykład na spinning i wtedy nie założysz przynęty haczyka. Flu. Czy ja kiedyś złowiłem Bercha? Unikatowego nie. Same medalowe mi wpadają, właśnie to jest problem. Dzisiaj już ze 3 chyba, czy 4 medalowe złowiliśmy. A unikatowe nie chcą. No to jak jest spinningowa, no to możesz założyć tylko spinningowe przynęty. Zakładasz sobie przypon fluo, tytan lub bez przyponu. No i musisz zakładać sztuczne przynęty wtedy, nie? Nie możesz zakładać robaków czy różnych haczyków takich typowych pod łowienie białorybu, tylko to jest wędka do łowienia drapieżników. I wtedy zakładasz sztuczne przynęty i tak jak ja tutaj na przykład na robaka łowisz sobie na sztuczne przynęty. O przypon musisz mieć tytanowy albo fluokarbonowy, jeżeli to jest wędka spinningowa. Przy tego przyponu mono nie możesz założyć, to jest przypon gruntowy. Także no człowiek kiedyś trochę poszalał, a teraz już mam motocykl taki dla starych dziadków z brzuszkiem, z piwkiem, co tam 140 i więcej nie jedzie, już nie ma tego problemu, nie? Że masz sportowy motocykl i możesz sobie tam poszaleć. No ciężko powiedzieć, bo ja też wiecie, ja tutaj nazw tych sprzętów Fishing Planet to ja nie mam w głowie. Jaki masz level? To przede wszystkim, jaki masz level i...
bo tutaj za mało informacji jest. Bo jeżeli masz tam level 11 i wyżej, to już warto z tej samotnej gwiazdy wyjść i polecieć sobie na skalne, na przykład sobie połowić. No, nie Harley'a Davidsona, ale mam mam Honda Shadow, to jest taka tania wersja Harley'a. Także tak. No to jak masz 9 level, to tak do 11 proponuję ci zostać na samotnej, na tym pierwszym łowisku i łowić na tą pierwszą wędkę, którą dostałeś, ewentualnie jakąś gruntóweczkę sobie do tego tanią dokupić, ale nie ma co tam szaleć z wydatkami. A po 11 levelu lepsza siatka i na skalne jezioro. Kurde, ale powiem ci, jest taki junak. Ja się zastanawiałem, M12 chyba jest taki junaczek, czy M13? Nie wiem, czy dobrze teraz pamiętam. I on naprawdę, tylko to jest 125, i on naprawdę świetnie wygląda, kurde, jak ktoś nie ma prawa jazdy, znaczy na motocykle, bo trzeba mieć, wiadomo, trzeba mieć prawko na samochody 3 lata, tak, żeby jeździć 125. No to jest taki junaczek 125, który naprawdę wygląda jak kawał solidnej maszyny, kurde. I on robi robotę. I ja się zastanawiałem, jak sprzedałem swoją, pamiętam tam 600-kę, jak sprzedałem, to się zastanawiałem, czy sobie takiego junaka nie kupić. Ale w końcu kupiłem sobie tą Hondę 750. Jak szybko łowić ryby, tak jak ja? No wiesz co, no masz u mnie na kanale poradnik, ale generalnie najważniejsze jest to, żebyś sobie łowił. Tu masz wykres. I ten wykres to jest brania, tak? Czyli tutaj będą bardzo słabe brania, tu będą bardzo dobre brania, tu będą średnie brania, więc warto jest sobie łowić właśnie w tych wysokich braniach na wykresie. No i na początku warto jest łowić w nocy, ponieważ w nocy, o ile na samotnej gwieździe, to możesz sobie łowić w dzień, bo tam jest darmowe przewijanie i zmiana czasu. Tak jak pojedziesz już sobie na skalne jezioro, na Emeralda, fajnie jest łowić w nocy, ponieważ w nocy nie płacisz jednej tej monety za przewinięcie, bo normalnie w ciągu dnia, jak tam co godzinę chyba można przewijać, co godzinę czy nawet godzinę 20 minut jakoś tak, możesz sobie za darmo przewijać, inaczej płacisz jedną monetę, a w nocy możesz sobie przewijać i co 5 minut nie płacić, także fajnie jest sobie na początku łowić w nocy właśnie w tych wysokich wykresach. I wtedy będziesz miał dużo więcej brań niż nie wiem, gdzieś masz teraz, jeżeli tego nie robisz. Ciężko mi powiedzieć, ale generalnie ważne jest, żeby łowić sobie w tych wykresach. Na początku, oczywiście na początku, bo są ryby, które później, jak już troszeczkę pograsz, to są ryby, które łowisz bardzo często na spadku, kiedy już te brania są na wykresie są małe, a jednak te ryby biorą bardzo fajnie. Także, ale do tego dojdziesz. Na początku warto się trzymać tej zasady, że jeżeli wykres pokazuje, że brania są wysokie, to wtedy łowisz, wtedy te brania naprawdę są ok. No, z unikatem się nie udało. Z unikatem się nie udało, ale tak przyjemnie nam się tutaj rozmawia, że te ryby to zeszły na drugi plan i ja tak naprawdę to sobie rzucam, nie patrzę nawet na godzinę i po prostu sobie tutaj gadamy, a czy ta ryba będzie, czy tej ryby nie będzie, to tak naprawdę to jest jakiś tam... To nie jest problem dzisiaj. Znaczy... Prawo działa tak, że to od któregoś roku tam jest, bo tak jak ja na przykład, tak jak ja mam, ja już jak mam te swoje lata, to już mogę jeździć, ale... A nie, a propos 125 to chyba tak, nie, a propos 125 to tak nie jest, to ja źle mówię. Na 125 trzeba mieć prawo jazdy na B3 lata i wtedy możesz nie robić sobie uprawnień na motocykle i możesz sobie jeździć 125.
U nas jest o tyle dobrze, że my nie musimy robić sobie na 50 kategorii tej AM, co teraz wprowadzili, bo kiedyś można było za naszych czasów, wystarczyło, że jesteś pełnoletni i możesz sobie jeździć 50 na kategorię, no na 50 cm możesz sobie jeździć, a teraz wprowadzili, że jak masz 18 lat, to i tak musisz zrobić sobie prawo jazdy na kategorię AM, nie? Czyli tam wiecie, pieniądze. Pieniądze. Także my nie musimy robić tej kategorii, ale no my już mamy tak długo prawo jazdy B, że spokojnie 125 sobie możemy jeździć. Aczkolwiek nie uważam z tego za dobry przepis, jeżeli chodzi o pozwolenie ludziom jeździć 125 bez jakiegokolwiek egzaminu na prawo jazdy na motocykl, bo ja troszeczkę pojeździłem, troszeczkę jeżdżę już i widzę właśnie osoby, które jeżdżą na 125. I często to są osoby, które na przykład bardzo mało jeżdżą w ogóle samochodem. No i to jest problem. Nie znają jakby takiego podstawowych jakby zasad w ogóle. Są też bardzo dużo jest ludzi takich typowych ignorantów, czyli co mi się nie podoba, jeżdżą na przykład na trzy pasmówce, przeciskają się między samochodami z prawej strony, gdzie jest taki, no to jest niepisany taka zasada, niepisana kiery motocyklistów, że przejeżdżamy tam, gdzie się tworzy korytarz życia dla karetek, czyli między lewym a środkowym pasem, bo tam się kierowcy spodziewają tego, że coś może jechać. A jak jeden motocyklista jedzie lewym pasem, drugi przejeżdża prawym pasem, szczególnie najczęściej to jest na skuterach, nie na motocyklach, to niestety to widać, kto ma prawo jazdy, kto tego prawo jazdy nie ma i po prostu kierowcy samochodów nie wiedzą, co mają zrobić, zjeżdżają ci do lewej, zjeżdżają do prawej, to stwarza niebezpieczeństwo. No to są takie rzeczy w dużym mieście, szczególnie widoczne, gdzie ktoś sobie zarobi 5-6 tysięcy, ma prawo jazdy na samochód, którym nigdy nie jeździł, kupuje sobie skuter i jeździ, nie? Także według mnie do jeżdżenia motocyklem, ja nie mówię, że trzeba robić na 125 prawo jazdy, ale myślę, że przydałoby się na przykład, żeby było prawnie coś takiego, że musisz 5-10 godzin przejeździć z instruktorem, żeby ci pokazał najważniejsze rzeczy, żeby ci nawet powiedział o takich głupich zasadach niepisanych motocyklistów, no bo jednak instruktorzy zazwyczaj to są też ludzie, którzy nie są tylko instruktorem, tak jak w przypadku na B, tylko to są motocykliści, którzy też później po pracy jeżdżą gdzieś w jakichś kołach, się spotykają i tak dalej, także fajnie, ja tak uważam, że fajnie byłoby, żeby taka osoba, która siada na 125 bez żadnego doświadczenia, przynajmniej kilka ósemek na placu zrobiła, kilka ominięć przeszkody, żeby pokazali jej, na czym działa przeciwskręt, bo ja ostatnio na przykład z moim szefem w pracy gadałem, okazało się, że on też jeździ właśnie 125, on nie wie, co to jest przeciwskręt, nie? Jeżeli chodzi o poruszanie się na dwóch kółkach. No i ja tak mówię, no tak. To mówię, to jak ty kurwa jeździsz w sumie? Ale da się. Znaczy, to nie są ignoranci, tylko po prostu ja na przykład nigdy nie robiłem czegoś takiego, dopóki nie miałem prawa jazdy na motocykl. Czyli w samochodzie patrzyłem się tylko w lusterko. Już na przykład rzadko kiedy spoglądałem się 90 stopni w lewo czy 90 stopni w prawo, zmieniając pas. Czekajcie sekundkę.
No i nigdy nie patrzyłem się na przykład, wiecie, tak przez ramię w lewo, w prawo, a odkąd mam prawo jazdy na motocykl i na przykład na kursie na motocykl uczą, że trzeba się rozejrzeć do, przez ramię aż do tyłu zobaczyć, bo to lusterko, wiecie, motocyklowe jest bardzo małe i tam naprawdę pole widzenia jest, jest znikome. Od tamtej pory również robię to w samochodzie i bardzo często w mieście mi się zdarzyło, że patrząc w lusterko nie widzisz niczego, spoglądasz się dosłownie na ułamek sekundy w lewo i widzisz, że koło ciebie jest, jest rower, albo widzisz przód motocykla, nie? I już byś zmienił pas, a tu się okazuje, że jednak coś koło ciebie jedzie, także takich rzeczy też się uczysz jakby z czasem i mam wrażenie, że im więcej pojazdów prowadzisz, tym na więcej rzeczy zwracasz uwagę po prostu później. Tak, ale no na przykład są osoby, które jadą samochodem prosto i nie patrzą w lusterka, nie? Co się dzieje z tyłu, bo on sobie jedzie cały czas 80 środkowym pasem, bo to jest też bardzo częste, że ma lewy wolny, prawy ma wolny, jedzie 80, a ty go wyprzedzasz prawym i lewym, nie? Także tak, no takich rzeczy jak takie spoglądanie w samochodzie też trzeba się uczyć. Jak jeździłem samochodem ciężarowym, na przykład zdarzało mi się, że gościu na skuterze podjeżdżał mi z prawej strony koło samochodu z prawej strony, albo rowerzysta. I ja go w samochodzie ciężarowym nie widzę w tym miejscu, nie? To jest czarny punkt, ja ruszam, a tam nagle jest skuter, nie? Jeżeli on nie wystrzeli spod świateł pierwszy, czy ja skręcam w prawo, po prostu nie widzisz takiego typa. No musiałbyś wyjść z samochodu, zobaczyć, czy tam nikogo nie ma, nie? Masz dodatkowe lusterka, owszem, ale w tych lusterkach też nie zawsze widać, jak stoi kawałek dalej od twojego pojazdu, a ludzie na przykład, którzy jeżdżą skuterami czy rowerami, podjeżdżają do ciężarowego samochodu i oni nie pomyślą o tym, że ich nie widać. To dopiero jak prowadzisz takie auto, to dopiero wiesz, że kurde, w tym samochodzie ty faktycznie, jak ja podjadę tutaj blisko, to ja nie będę widoczny. Tak samo jak widzę, że przede mną jedzie samochód ciężarowy i on będzie skręcał w lewo, to ja staję za jego, zostawiam mu miejsce i zostaję za jego naczepą, nie? Bo ja wiem, że ta naczepa najdzie na mój pas, kurde, i mimo, że on pojedzie szeroko pod prawy krawężnik i tak dalej, to ta naczepa nie pojedzie tak jak on, nie? No ale ludzie, którzy nie jeżdżą takimi dużymi samochodami, czy nie interesują się w ogóle tym, jak dany pojazd się porusza, no to często zdarza się tak, że co, no, że kierowca ciężarówki skręca i nagle przytarł samochód. No i owszem, to jest wina kierowcy ciężarówki, no ale tak naprawdę na prośbę kierowcy osobówki, no. Tak to niestety działa, no i później ten kierowca zawodowy dostaje punkty, może stracić prawko, ale tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie myślenie, kurde, gdzieś tego gościa w osobówce, który nigdy nie jechał dużym samochodem, no. Także też fajnie by było, jak na przykład na prawo jazdy na osobówkę, jakby cię wsadzili chociaż w samochód ciężarowy, żeby taki kierowca, który sobie robi samo prawo jazdy na B, zobaczył, jakby odnalazł się, nie? Tylko i wyłącznie w tej kabinie dużego samochodu, żeby wiedział, jakby czego się spodziewać, poruszając się obok niego. Bo wiadomo, że tych rzeczy się i tak uczysz, jak jeździsz samochodem, ale no, wiecie, często młody kierowcy nie mają takiej wyobraźni w ogóle, nie? Mi się parę razy zdarzyło, że pod mój samochód dostawczy, którym jechałem, osobówka wjechała. No ale to są, wiesz, to są takie rzeczy, których się uczy. Jakbym jeździł tylko osobówką, to bym się takich rzeczy nie nauczył, nie?
A jak już jeździsz innymi pojazdami i wiesz, jak te pojazdy jeżdżą i jak one się zachowują na drodze, no to wtedy też wiesz, że jak taki pojazd jedzie przed tobą, to wiesz, czego możesz się spodziewać. To jest taka rzecz, nie? No a szczególnie, no nie wiem, ja troszeczkę tych kilometrów narobiłem i na przykład masa ludzi nie potrafi na trasach szybkiego ruchu się poruszać. Kompletnie nie potrafią się na trasach szybkiego ruchu poruszać. Mi się często zdarzyło, że ja samochodem dostawczym rozpędzam się na pasie, który jest no, na wjazdowym pasie, tak? No masz strzałki w lewo, że zaraz się pas kończy. A gość jedzie, ja cisnę kurde ten samochód dostawczy w podłogę, a gość jedzie 80 prawym pasem, dwa pasy z lewej strony wolne, on mi nie ustąpi pierwszeństwa i ja nagle widzę, że on mi nie ustąpi, ja tym dostawczakiem tak szybko nie przyspieszę, żeby wjechać bezpiecznie przed niego i hebluję przed końcem tego pasa, nie? I daję klakson, że po prostu nie zmienił na środkowy, dosłownie na 100 metrów. Jak tak, to ja jadą cały czas na pustej drodze środkowym, jak trzeba, to nie zjedzie na ten środkowy. Daję w klakson, a gościu mi się puka w głowę, nie? Że o co mi kurwa chodzi, nie? No ale później znowu jedziesz dostawczym samochodem prawym pasem i widzisz gościa, który dołącza się do ruchu i jest na rozbiegówce i zamiast depnąć ten gaz do podłogi i po prostu wykorzystać ten pas rozbiegowy, żeby się rozpędzić do tych 90 do 100, to typ jedzie 40 kurwa na godzinę z lewym kierunkowskazem i ciężarówką hamuj, nie? Bo on będzie się włączał do ruchu. Siemaneczko, mam z twoim kołowrotkiem, to znaczy jak to z moim kołowrotkiem, bo nie wiem, o co chodzi. DNL2, jakbyś mógł tutaj troszeczkę więcej powiedzieć. No tak, tak. No z kierowcami ciężarówek nie miałem nigdy problemu, że jak ja wyjeżdżam ze stacji czy coś i kierowcy z dostawczaków od razu, wiesz, z prawego zjeżdżają na środkowy, żebym ja mógł się spokojnie włączyć do ruchu. A właśnie chodzi o to, że kierowcy osobówek jadą cały czas prawym pasem i jak nie potrzeba, to jadą środkowym 70 na godzinę, a jak potrzeba, to na ten środkowy nie zjadą z prawego, nie? Tak, tak, reklamy się pojawiają na live, ponieważ tak sobie YouTube nie chce być gorszy od Twitcha i YouTube na live też wprowadził reklamy. Ja ustawiłem je, żeby się pojawiały jak najrzadziej to możliwe, ale no YouTube musi zarabiać. A żeby założyć multiplikator, to musisz kupić wątkę castingową oczywiście. Także no nasi dużo kierowców niestety na trasach szybkiego ruchu kompletnie nie potrafi według mnie jeździć. Castingowa wędka jest tak jak spinningowa, czyli używasz na niej przynęt sztuczny. Czyli wszelkiego rodzaju przynęty sztuczne typu blachy, obrotówki. Tak jak ja mam główki jigowe z przynętami gumowymi lub jerki, imitacje żywych po prostu przynęt tutaj używasz. Także no ja nie mam tak przejechane dużo kilometrów jak zawodowi kierowcy, ale no myślę, że tam te tak jak sobie kiedyś tak siedziałem i liczyłem, no to mniej więcej koło tego miliona kilometrów mogę mieć nastukane. No widzisz, tylko kierowcy ciężarówek też mają ten problem, że jak jeździłem na tachografie, masz na przykład trasę,
że masz do przejechania 80 czy 90 km ci zostaje i jeżeli będziesz jechał te 5 km wolniej, czyli nie wyprzedzisz jakiegoś tam tira, kurde, z Litwy, chociaż akurat Litwini to tam zapierdalają ile wejdzie, ale nie wyprzedzisz jakiegoś tam, kurde, gnojka, który jedzie te 4 km od ciebie wolniej i będziesz za nim jechał tak cały czas, to się okaże, że zamiast być w domu, się przesiąść do swojej osobówki i pojechać do domu w piątek wieczorem, to masz weekendowy zakaz jazdy i musisz stać na jakimś Orlenie albo w najlepszym wypadku jakimś mopsie, gdzie masz jeszcze prysznic, nie? I musisz stać do niedzieli wieczorem i w niedzielę wieczorem dopiero możesz ruszyć ten samochód i pojechać do domu, a tak masz weekend spędzony jednak, kurde, no nie wiem, jak ktoś ma rodzinę, to dzieci i tak dalej, no ja dzieci nie mam, to mnie jakoś tak wcisnęło, ale samo to ja też wolałbym być w piątek wieczór w domu, zostawić auto na bazie, niż spać w tym samochodzie, wiesz, do niedzieli wieczór i dopiero w poniedziałek rano zjechać na bazę, nie? Także ci kierowcy ciężarówek, jak oni jadą, kurde, bo ja jeździłem tylko po Polsce, ale jak ktoś jeździ, kurde, z Polski do Portugalii i tak dalej, to jemu te 4 km przez 2 tygodnie czy przez 3 tygodnie robi różnicę. Naprawdę robi mu wielką różnicę. No, tak. No jakby ta kultura w różnych jakby, nie wiem, na kategorii A jest dużo większa kultura niż na zwykłym B. Mam wrażenie, że na zwykłym B to po prostu nie ma kultury. To takie całe bydło wymieszane jeździ, wiesz. Jeżdżą kierowcy, którzy są kulturalni i tak dalej, uprzejmi. Jeżdżą zwykłe chamy, które cały czas na zderzaku siedzą i tak dalej, nie wpuszczą nikogo, bo nie, mimo że jest tam jazda na suwak, to on nie wpuści nikogo, bo on stał na środkowym pasie, zamiast jechać prawym do końca, to będzie stał i nikogo nie wpuści. No i tak jak to jest, to też wszędzie się też trafiają wyjątki. No, motocykliści, jak zapytasz się o motocyklistów, to są raczej kierowcy, których każdy ci powie, że to są dawcy organów, to są chamy, to są buraki, przepychają się, mają pretensje. Ale na przykład nikt nie mówi, tak jak my jeździmy w takim naszym kole, który się nazywa Warszawski Chrom, że tam robisz sobie na przykład zbiórki, wiesz, dla dzieci, krew oddajesz i tak dalej, różne takie pierdoły. O, tego nikt nie widzi, raczej ludzie widzą wszystkich tych, którzy na plastikach, kurde, tam, wiesz, właśnie 200 zapieprzają między samochodami, nie? No i tak samo jest w ciężarówkach. Raczej nikt nie mówi o tych, którzy właśnie ustępują ci pierwszeństwa, żebyś mógł się tam włączyć fajnie do ruchu, może nie pierwszeństwa, ale żebyś mógł sobie po prostu, jak jest miejsce, wejść do ruchu, tylko raczej tych, którzy blokują dwa pasy, nie? No tak jest, ale to widzisz, to jest głupota tego zestawu, który jest wyprzedzany, no, że nie odpuści tego tachografu, nie, tachografu, tego tempomatu oczywiście, o 2 km mniej czy 3 km mniej, co dla niego nie zrobi różnicy, ale dla tego, który go wyprzedza, to się schowa, nie? To się raz, dwa schowa i wszyscy kierowcy będą mieli dużo łatwiej podróżować dalej. A druga sprawa to jest jeszcze to, że trasy szybkiego ruchu i w ogóle całe trasy po Europie takie duże, to nie są zrobione dla osobówek, tylko to są trasy zrobione specjalnie dla samochodów ciężarowych, żeby transport się odbywał płynnie i dużo łatwiej. Także to jest jeszcze taka myśl dla wszystkich kierowców osobówek, którzy mają problem z kierowcami dużych samochodów. Ale te trasy powstały właśnie dla dużych samochodów, a nie dla tych małych. Siemaneczko, młody. No tak, ale widzisz, w motocyklach jest to, że jedni sobie jeżdżą dla przyjemności, a jedni dla adrenaliny, nie? I dla jednych i drugich jest to bardzo ważne, bardzo przyjemne i tak dalej, tylko że ten, co jeździ dla adrenaliny, niestety, no często przegina, no.
No bo kiedy dostajesz adrenalinę? Nie jak jedziesz sobie 70 czy 80 po mazurskich drogach i oglądasz widoki, kurde. Tylko jednak jak jedziesz te 160, 170 i łykasz furę za furą, nie? Na wintlach. Do twojej pracy przyjeżdżają Portugalczycy. No. No ale ja mówię tak ogólnie, wiecie, no to wszędzie są i tak, no. Ja akurat trochę spróbowałem, coś tam mogę powiedzieć, ale wiadomo, to nie jest tak, że wszyscy kierowcy jeżdżą super i w ogóle, to nawet i ci kierowcy dużych samochodów to też często są straszne buraki, no. Niestety. Siemaneczko Gaming, słuchaj, która to jest godzina? Ja tu będę się zawijał zaraz, za 10 minut kończymy. Bo o 5.40 pobudka do roboty. Także dzisiaj ten bersz nie wpadnie, ale jutro go wymęczymy. Jak nie dziś, to jutro. Chyba, że jeszcze przez 10 minut go dorwiemy z Kubańca. No, a niestety tak jest. Niestety tak jest. No ale to też wiesz dlaczego tak jest. W osobówce może jeździć każdy, no. A już żeby jeździć czymś więcej niż osobówką, no to troszeczkę trzeba jednak. Trzeba chcieć, nie? No niestety ja wam powiem, że jak ja jeździłem po Polsce, to po Warszawie jeździ się najgorzej. I to... Nie ze względu na warszawskie tablice rejestracyjne, tylko właśnie na tą kulturę jazdy nie z dużych miast, typu jak ktoś przyjeżdża z Poznań, Wrocław, Śląsk, nie wiem, Gdańsk, bo to są tacy, to są wszystko kierowcy miastowi. Najgorsza kultura jazdy to jest od kierowców z tak zwanych ruchodupek. Niestety. Jak przyjeżdżają jakieś kurde ST, jakieś WPR-y podmiejskie, warszawskie, które się tam uważają za Warszawę, Pruszków, Wołomin, Legionowo, jakieś takie wiecie, pierdoły, Ciechanów, nie Ciechanów, oni jeżdżą tam zderzak na zderzaku, oni nie wpuszczą, bo nie, ni chuja. Nie po to stałem 20 minut jak debil na środkowym pasie, mimo że prawy jest pusty, żeby cię teraz wpuścić na końcu tego prawego, który kończy swój bieg, nie? Także nigdzie mi się tak źle nie jeździło jak po Warszawie, jak jeździłem na przykład w dostawach. W każdym innym mieście dużo lepiej się jeździło. No akurat w Lublinie to miałem tylko jeden punkt dostawy, także tam i to też jechałem główną drogą, więc nie było jakoś problemu, ale mam właśnie wrażenie, że to takie to kierowcy z tych małych miejscowości, no znowu metalowy bersz, ale te małe miejscowości, gdzie wiecie, drogi, jeden samochód w jedną stronę, czyli jeden pas w tą, to królują i oni nagle wjeżdżają na trzypasmówkę i jeżdżą tak samo, Jak u siebie, kurde, na tym jednopasmowej drodze, nie? Niestety. Jakoś w Lublinie, tam pod Lublin to jeżdżę, ale głównie jeździłem motocyklem zawsze tam do rodziny. Ale jakoś tak nie odczułem tego, żeby w Lublinie się źle jeździło.
I nigdzie nie jeździło mi się tak źle jak w Warszawie, o. Może tak. Ale tak jak mówię, warszawscy kierowcy raczej te warszawskie wszystkie blachy, oczywiście nie te z wypożyczalni, bo te z wypożyczalni to też bardzo często jeżdżą po prostu kurwa tak, że pożał się Panie Boże. Ale generalnie tak, Warszawa w dostawach to było walka o życie czasami, żeby wiecie, z lewego pasa na prawy albo z prawego na lewy, żeby przejechać. Nigdzie tego nie doświadczyłem. No przepraszam, ale ja tak się odnoszę do tych, wiecie, tam... Ja jeżdżę po Warszawie, jakby tutaj moim odnośnikiem jest Warszawa. Także tak, to... Lublin może być stolicą, oczywiście, nie ma problemu. Nie mówię tego złośliwie, ale... Po prostu jakby tutaj moje odniesienie do dużego miasta, to... A małego miasta, to... Jakby tutaj mamy taki... Typowy Warszawak, tak? Dokładnie tak. Także miasto wielkości jednej dzielnicy nie jest dużym miastem, mimo że to stolica. Oczywiście żartuję, żebyś nie poczuł się urażony. Nie, nie dostrzegaj innych miast. Dlatego mówi, że w Warszawie się mu jeździ najgorzej, nie? No tak było, taka prawda. O, ja widzę, że wszyscy inni to poszli spać, tylko my rozmawiamy. Zostały tylko osoby bez prawa jazdy, bez karty wędkarskiej. Albo te bez rąk. Ej. Jeżeli faktycznie jest taka osoba, to przepraszam bardzo. Bo w sumie o tym nie pomyślałem. Ale długopis w ustach to już mógł wytrzymać, nie? Żeby kliknąć cokolwiek. Polujesz? To dlatego nie możesz tego bersza złowić, bo polujesz. To nie jest The Hunter. W The Hunterze to byśmy wabika postawili, namiot rozbili na brzegu i zaraz by był. Piętnaście lat. O, no to Kaniak to wie, o co chodzi. To tu powinien być główny kierujący tą rozmową. Już trochę pojeździł. Już ci się nie chce strzelać. No tak. To tak jak mi się nie chce jeździć, ale trzeba.
Bo ile autobus wygodny, to nie zawsze się chce tym autobusem targać. A, ty kierujesz, cię słuchasz, no to nie, no to... To jasna sprawa. No to tak, to byśmy nie chcieli. To przepraszam. To mam nadzieję, że nie grasz w Fishing Planet jadąc, tylko dopiero na pauzach ciśniesz. O, to jak grasz na Xboxie, to pamiętaj, że możesz też na PC-cie sobie to uruchomić przez Windowsa. Także jak tam w trasę jakiegoś lepszego laptopa wozisz, to też na laptopie możesz sobie na tym samym koncie pykać. A, gdzie ta ryba jest? Kurde, sandacz pospolity, to ja już w tym świetle latarki myślałem, że tak zakończymy idealnie tego live'a. A, codziennie w domu, okej. No, to mój człowiek, ja też nie lubiłem jeździć nigdy. Ale jak mi wypadała, kurde, swego czasu, jak jeździłem po Polsce i mi wypadał jakiś nocleg w trasie w hotelu, to woziłem ze sobą Xboxa i telewizor i grałem w Fishing Planet. Bo ja często miałem tak, że kończyłem 16-17, bo zakłady zamykali już o tych godzinach. Ja od 17 czy od 16 już byłem na przykład na hotelu i do 8 rano. To wiecie, nie dość, że walizkę z ciuchem, żeby się umyć, to jeszcze 32 cale telewizor ze sobą niosłem i Xboxa, żeby w Fishing Planet grać. jak na krajówce jeździłem. Nie, no są trasy przecież, że wkoło komina się kręci. Ja ostatnio miałem taką ofertę pracy, ale za późno się zgłosiłem, że 300 metrów się jeździ tylko. Z magazynu do magazynu musisz przewieźć towar. Bez załadunku, bez rozładunku. No i dziennie robi się 3 km, nie? 3-4 km, bo tam trzeba trochę razy przejechać spod rampy do rampy, ale... Ale już jak znalazłem to ogłoszenie, to już był ktoś zatrudniony. Mają do mnie dzwonić, jakby się okazało, że nie da rady, chłopak. No, oby to był bersz. Bo kończymy. To jest ostatnia ryba, słuchajcie, dzisiaj. No i niestety. 150. Co przerosło cofanie z rampy do rampy. Tak, dokładnie, tak dokładnie. Nie no. Przerosło to, że ja trochę większe warunki zaproponowałem niż nasz kolega za wschodniej granicy, także wzięli jego na okres próbny i zobaczymy, czy sobie poradzi, no ale niestety. Pieniążki. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Słuchajcie, dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w tej nieudanej próbie złowienia unikatowego bersza. Zakończyliśmy ją na medalowym, ale nie poddajemy się. I wrócimy tu następnym razem. Łowić go dalej, bo to nie może być tak, że go nie złowimy po prostu.
Ja sobie spróbuję, wezmę sobie delikatniejsze zestawy. I spróbuję sobie tutaj. Oho. I spróbuję tutaj dalej go złowić, bo to nie może być tak, że wrócimy bez tej ryby. Za każdym razem tak mam, że jak zaakceptuję nowych znajomych, to mi zobaczcie, co się dzieje. Jeden FPS na sekundę, nie? No spoko, spoko cokolwiek. Także wielkie dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Ja poczekam, aż mi się gierka odetnie. A my się dzisiaj żegnamy i do zobaczenia następnym razem.